Dzień dobry. Bardzo mi miło powitać wszystkie 56 osób na naszym spotkaniu na temat fizjologii ciąży. I nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o ciążę, to jesteście już specjalistkami, ponieważ no już jakiś czas w ciąży jesteście. Ja się nazywam Joanna Kuklińska, jestem położną i psychologiem. I tak na początku poproszę tylko, żebyśmy sobie mówiły po imieniu. Mam nadzieję, że to nikomu nie będzie przeszkadzało. Więc jeżeli byście coś pisały, to od razu wiecie po imieniu. Ja tak samo będę się zwracała do Was. Więc witam Was, drogie ciężarne. Może i jacyś tatusiowie są z Wami, nie mam pojęcia. Możecie napisać, czy będziecie oglądać pojedynczo, czy też z osobą towarzyszącą. I słuchajcie, myślę, że jest dużo do powiedzenia. Postaram się zrobić to też w miarę krótkim czasie, bo siedzenie w kółko i słuchanie też nie będzie takie najwygodniejsze, więc myślę, że przechodzimy do tematu. Okres ciąży wiąże się z wieloma pytaniami, z wieloma niejasnymi rzeczami, z tym, że z jednej strony spotykamy się z naszą wielką ekscytacją, z drugiej strony, no cóż, trochę nie wiemy, co się dzieje. W naszym brzuchu tworzy się nowy człowiek i nie mamy za bardzo podglądu tego, jak to wszystko wygląda. I towarzyszy nam też wiele lęków, wiele obaw o to, jak będzie, o to, czy damy sobie radę. I jedną z najlepszych metod poradzenia sobie z takimi obawami jest po prostu zyskanie wiedzy i zobaczenie, że już bardzo dużo wiemy. Myślę, że po tym spotkaniu przede wszystkim poczujecie, że tą wiedzę już macie, że nie jest tak, że wszystko było nowe, wszystko było odkrywcze, ale że rzeczywiście dużo wiem i na pewno sobie poradzę ze wszystkim, co mnie spotka. I takim moim drugim celem jest też to, żebyście uwierzyły, że naprawdę dacie sobie radę, że nasze ciała są tak skonstruowane, tak niesamowicie stworzone, że nie dość, że to dziecko od początku powstaje w nas, tak też później przez całą ciążę, przez poród, też już po porodzie z krmieniem piersią damy sobie radę. I słuchajcie, żeby jakoś tak wiedzieć, o czym mówimy, to przejdziemy do slajdu na temat tego, jak jesteśmy zbudowane. I mamy slajd o tym, jakie narządy biorą udział w ciąży i w porodzie. I w zasadzie najważniejszym narządem jest nasz mózg. Ale o mózgu nie będziemy rozmawiać. Skupimy się na tych narządach, które, no nie bezpośrednio, bo mózg w zasadzie też bezpośrednio bierze udział ogromny, bo będziemy na przykład rozmawiać o hormonach. No dobra, przechodzę do slajdu po prostu. Składamy się, te narządy, które nas teraz interesują, na obrazku są pokazane przed ciążą. Wówczas narządy rozrodcze nie wychodzą ponad spojenie łonowe. Są bardzo niziutko. Są bardzo niziutko. Dobra, widzę, że nie słychać u kogoś, ale że... Dobra, mogę mówić. Mam nadzieję, że Iwona zaraz sobie włączy i coś będzie działało. Przede wszystkim tym narządem, o którym cały czas myślimy, mówimy i który będzie nas najbardziej interesował, jest macica. Macica jest mięśniem, który, jak kiedyś u mnie wykładowca powiedział, jest niesamowitym transformersem, ponieważ normalnie nie wychodzi ponad spojenie łonowe, a w pewnym momencie pod koniec ciąży uciska nam przeponę, jest pod samymi w zasadzie żebrami, przy samych piersiach. Po czym, po porodzie, znowu wróci do tej swojej normy, do swojego miejsca takiego, że nie będzie można wyczuć macicy przez brzuch. Więc rzeczywiście jest to narząd niesamowity, o niesamowitych zdolnościach, których też zamieszkało nasze dziecko. I oprócz tego, nie możemy pominąć, mamy jajowody i jajniki. W jajniku była komórka jajowa, która po uwolnieniu płynęła sobie przez jajowód, została gdzieś w tym jajowodzie zapłodniona i aż zamieszkała w macicy. No i mamy oczywiście też pochwę, która jest połączona z macicą. Tutaj między macicą a pochwą mamy szyjkę macicy, o której też będzie sporo mówione, bo na przykład to słynne rozwarcie, o którym cały czas będziemy myśleć w czasie porodu, jakie mamy rozwarcie, czy postępuje, dotyczy właśnie tego miejsca, tej szyjki macicy, która tutaj jest jeszcze bardzo duża, ale w czasie porodu będzie w zasadzie niewidoczna. Jakie zmiany następują w naszym ciele w ogóle? Bo mówimy o tej macicy, w której zamieszkało dziecko, która się bardzo, bardzo rozwija, powiększa, no ale w zasadzie w całym ciele zachodzą ogromne zmiany. I będzie kilka takich grafik z gazetki Mamo to ja, tak sobie skojarzyłam, że moja mama też ją czytała, jak byłam mała,
i kojarzę, że takie gazetki się po domu walały, więc bardzo miło by było znaleźć, że one dalej istnieje i rzeczywiście robi bardzo fajne rzeczy. Nasz cały organizm przystosowuje się do tego, że rozwija się w nas dziecko. Czyli na przykład, jeżeli chodzi o układ sercowo-naczyniowy, wzrasta objętość krwi. Mamy też często problem z tym, że macica uciska naczynia, czyli na przykład drętwieją nam nogi albo ręce. Tutaj mamy w nawiasie napisane, żeby nie leżeć na wznak. To jest też ważne, że jeżeli mamy taki problem, szczególnie pod koniec ciąży z drętwieniem, warto jest poleżeć na lewym boku i w ogóle starać się i spać i odpoczywać na lewym boku, ponieważ wówczas jest mniejszy ucisk na naczynia krwionośne. Jesteśmy wtedy i dziecko jest lepiej dotlenione, i my, każdy nasz organ jest lepiej dotleniony, dzięki czemu no, po prostu czujemy się lepiej. Też w czasie ciąży przyspiesza nam bicie serca. Co jeszcze? Zwiększa nam się pojemność oddechowa i minutowa, czyli nasze płuca są dużo bardziej wydolne niż wcześniej. Dużo rzeczy też się dzieje w układzie pokarmowym, który choć z jednej strony nie bierzesz takiego udziału w dbaniu o nasze dziecko, to jednak tak, zmienia się położenie wszystkiego, co mamy w brzuchu przez całą ciążę, no ponieważ to dziecko wzrasta. Zajmuje coraz więcej miejsca, coraz bardziej się rozpycha, jelita muszą zrobić miejsce. Poza tym następuje duże takie rozleniwienie jelit. Nasze mięśnie się rozkurczają i to często jest też widoczne przez to, że przede wszystkim na początku ciąży kobietom towarzyszy zgaga. Może też być taka sytuacja, że dotyczy nas zaparcia i wszystko to jest związane z tym, że ten nasz układ pokarmowy sobie zwolnił. Nie działa już tak mocno jak wcześniej, tak intensywnie. Poza tym powiększają nam się piersi. O, dobrze. Iwana się zareagowała, dobrze, wszystko działa. Powiększają nam się piersi, też zwiększają się brodawki i otoczki, więc zupełnie często ten wygląd piersi się z nami zmienia i jesteśmy zaskoczone tym, że zupełnie wyglądają tak jak nasze sprzed ciąży. Skóra na brzuchu się rozciąga, mogą się pojawić rozstępy, które później trochę zanikają, trochę mogą zostawać. Wzrasta pigmentacja i to widać właśnie na przykład w tej otoczce brodawki, ale też często kobiety zauważają, że kresa biała, czyli taka pionowa linia między pępkiem a aż pionowo w dół, robi się ciemna. I to też jest normalne, jest to związane z ciążą, z hormonami, które w nas działają. I też często wzrasta nam skłonność do żylaków, do pajączków na nogach. No i przejdziemy do tej ciąży. Szczerze mówiąc, tej ciąży wcale nie będzie tak dużo, bezpośrednio o ciąży, ponieważ tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o ciążę, no to już jesteście specjalistkami. Już jesteście za połową, niektóre są już pewnie tak na samym końcu. Podejrzewam też, że dla wielu z Was to nie jest pierwsza ciąża i już macie spore doświadczenie, ale jeszcze tak sobie krótko powiemy o tym, co się kiedy dzieje i przejdziemy do rzeczy, które są takie bardziej przydatne, w takim sensie, że co my możemy zrobić, żeby nam się lepiej żyło, żeby nam się później lepiej rodziło. I przechodzimy do pierwszego trymestru. Pierwszy trymestr trwa od początku do 13 tygodnia ciąży i podejrzewam, że niektóre z Was bardzo planowały swoje dziecko i w zasadzie mogą określić od samego początku, że wiedzą, kiedy dziecko zostało nawet poczęte. Inne odkryły to po jakimś czasie i co się wtedy dzieje. Przede wszystkim to dziecko powstaje, więc w zasadzie z niczego, pierwsze 23 tydzień również pierwsze, a to nie tak późno. Dobrze, wcześniej zaczęłyście się edukować, widzę. Na początku ciąży dziecko powstaje z niczego, bo z małej komórki jajowej i z małego plemnika przez te 9 miesięcy powstanie człowiek. Jest to coś niesamowitego, że w naszym brzuchu dokonuje się w zasadzie taki cud. I ten pierwszy trymestr polega na tym, że dziecko od początku z tych dwóch komórek powstaje. I w zasadzie na koniec pierwszego trymestru mamy maleńkie, ale już w pełni wykształcone dziecko. Czyli mamy każdy układ, który jest nam potrzebny do życia. One jeszcze absolutnie nie są sobie w stanie poradzić poza organizmem mamy, ale te układy już są. I one jeszcze będą się przekształcać, będą się rozwijać. I co my tu mamy? W ogóle zaraz jeszcze powiem o tym, jak policzyć, kiedy nastąpi poród. O co chodzi z tym terminem porodu?
Ale kiedy mówimy na przykład o tym, że około 4 tygodnia ciąży następuje zagnieżdżenie dziecka w macicy, to jest to dość takie zaskakujące, jak to około 4 tygodnia, ponieważ jeżeli liczymy datę porodu od daty ostatniej miesiączki, to dziecko nie powstaje w pierwszym dniu ostatniej miesiączki, ale w momencie owulacji, czyli mniej więcej 2 tygodnie później. I przez pierwsze 2 tygodnie dziecko jeszcze nie jest zagnieżdżone w macicy, więc w zasadzie to zagnieżdżenie, jeżeli liczyć tygodnie ciąży według ostatniej miesiączki, następuje dopiero około 4 tygodnia ciąży, czyli w zasadzie po miesiącu tak zwanym. W 6-7 tygodniu serce dziecka już zaczyna bić. Oczywiście on nie jest w pełni wykształcone i w pełni sprawne, ale już ten początek jest już na tyle dobry, że rzeczywiście możemy na przykład po jakimś czasie już usłyszeć bicie serca w czasie USG. W 9 tygodniu dziecko wykonuje pierwsze ruchy, które absolutnie nie są jeszcze wyczuwalne, bo dziecko jest maleńkie, no ale jest już na tyle wykształcone, że może się ruszać. Co jest u mamy? Jest to czas ogromnych emocji, tego, że z jednej strony zazwyczaj jest to niesamowita radość, czasem zaskoczenie i taki czas jeszcze takiego przygotowania, przemyślenia, zmiany ogromnej życia, która na przykład była niezaplanowana. Czasem są też obawy, szczególnie jeżeli dana kobieta ma jakąś taką, że tak powiem, bogatą historię związaną na przykład z poronieniem czy z długim staraniem o dziecko. Wówczas ten początek, na początku ta ogromna radość miesza się też no, z obawami, z lękiem, takim nawet bardzo przyćmiewającym ogromną radość. No i oprócz tego mogą pojawiać się różne nieprzyjemne dolegliwości, które nie pomagają nam się cieszyć, bo czasem trudno jest się cieszyć, jeżeli musimy codziennie rano biec do łazienki, do sedesu, żeby zwymiotować, albo nawet trwa to cały dzień. No ale jednak jest to taki trudny, bardzo pełen emocji i pełen wielkich zmian początek. A z czym są związane te nieprzyjemne dolegliwości? Z tym, że mam bardzo duży poziom progesteronu we krwi. Progesteron umożliwia dziecku zamieszkanie w nas i rozwój, no i ma pewne efekty uboczne, takie jak rozluźnienie mięśni, które skutkuje na przykład tym, że mamy zgagę, że mamy mdłości. I wtedy bardzo ważne jest zadbanie o swoje zdrowie. Jeżeli przygotowujemy się wcześniej do ciąży, jeżeli od początku jesteśmy świadome tego, że jesteśmy w ciąży, to najlepiej od razu zrezygnować z alkoholu, z jakichś innych używek. W ogóle najlepiej to rezygnować z takich rzeczy, starając się już o dziecko. Ograniczyć stosowanie leków. Jeżeli stosujemy jakieś leki, skontaktować się z lekarzem na temat tego, jak je stosować, kiedy już jesteśmy w ciąży. Ponieważ ten początek jest najbardziej wrażliwy na wszelkie czynniki szkodzące. Ale jesteście już za tym czasem, więc to takie rady w zasadzie na przyszłość. I nie ma teraz co się też zastanawiać, czy na pewno wszystko zrobiłam idealnie, czy na pewno nie wzięłam 2 apapów zamiast jednego. Bo to już było i nie ma się co zastanawiać. Dzieci nie są aż takie trudne, znaczy nie jest aż tak łatwo dziecko uszkodzić, więc to spokojnie. Na pewno są rzeczy, które odkładamy, odstawiamy i o siebie dbamy, ale jeżeli jakby już jest za tym czasem, więc zamykamy ten temat i się o to nie martwimy, co było. Jest to też bardzo ważny czas dla tworzącej się rodziny, bo na przykład jeżeli dotąd byliśmy we dwoje, to już jesteśmy we troje. Już myślimy, jak to będzie, co zmienimy, jak zorganizujemy nasze życie. Czasem ta rozmowa była już wcześniej, czasem dopiero wtedy. No i pierwszy raz jesteśmy rodzicami. Pierwszy raz dostajemy nową funkcję, bycie rodzicem. Dobrze, ale z tego pierwszego trymestru przechodzimy do drugiego, czyli tam, gdzie większość z Was już jest. Widzę tutaj też różne historie. 5. ciąża, gratulacje. 2. trymestr. Trwa od 14 do 26 tygodnia ciąży i nasze dziecko będzie się wtedy bardzo intensywnie rozwijać. Przede wszystkim rozwijają się zmysły. Dziecko około 23 tygodnia ciąży zaczyna słyszeć dźwięki. Te, które są w brzuchu mamy, czyli to, że nasza krew krąży, że serce bije, również te na zewnątrz. Około 14 tygodnia wytwarza się odruch ssania i połykania.
możemy na przykład zobaczyć po jakimś czasie na USG, że dziecko ssie palec. W tym czasie też mama zaczyna odczuwać ruchy dziecka, bo już jest na tyle duże, że jest to dla nas odczuwalne. Zazwyczaj w pierwszej ciąży jest to znacznie później niż w kolejnych. W kolejnych jesteśmy bardziej wyczulone i szybciej odbieramy odczucia z naszego brzucha. I jest to bardzo wspaniały czas, jeżeli chodzi o samopoczucie, bo zazwyczaj mijają nam wszelkie dolegliwości ciążowe. Chociaż niektórzy skarżą się na to, że poranne odwiedzanie toalety trwa w zasadzie przez 9 miesięcy, ale zazwyczaj w tym drugim trymestrze jest choć trochę poprawy, choć trochę lepszego samopoczucia. Też przyjemne jest to, że coraz bardziej widzimy, że jesteśmy w ciąży. I jak na początku to była taka teoria, zobaczyliśmy test ciążowy, poszliśmy do ginekologa, tak teraz już widzimy coraz większy brzuch, coraz większe piersi, to, że dziecko się rusza, już z takiego fantazjowania o tym, że tam coś jest, że jesteśmy w ciąży, w ogóle z takim mówieniem, że jesteśmy w ciąży, zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że bycie w ciąży znaczy, że w nas zamieszkał człowiek. I ten człowiek jest już całkiem spory, zaczyna się rozwijać coraz bardziej, ruszać, pływać na nas, no i że spotkanie z tym człowiekiem jest już coraz bliżej. Więc jest to już też taki czas nawiązywania relacji z dzieckiem. Bo na ile na początku, no to dzieciątko, jeżeli mamy świadomość, że jest jeszcze tak maleńkie, może czasem jest nam trudno porozmawiać z dzieckiem, ale kiedy już wiemy, że na przykład słyszy nasz głos, że już naprawdę przypomina człowieka z wyglądu, jest nam dużo łatwiej myśleć o tym dziecku jako o dziecku, nie tylko o ciąży. I zazwyczaj jest to też najbardziej taki stabilny, spokojny czas, ponieważ już zeszło z nas powietrze, że wszystko jest dobrze, że przebrnęłyśmy przez ten pierwszy trymestr, który jest taki no, najbardziej niebezpieczny, jeżeli chodzi o to, czy ciąża przetrwa, czy nie. Już zeszło z nas to napięcie i powoli zaczynamy się przygotowywać do tego, że to dziecko naprawdę się pojawi w naszym domu. Zaczynamy zapisywać tak jak wy na przykład teraz do szkoły rodzenia, na jakieś zajęcia, na jakieś ćwiczenia. I trzeba ten czas bardzo dobrze wykorzystywać, ponieważ jest to najmilszy czas w ciąży, bo tak jak wcześniej zazwyczaj było ciężej, tak teraz później też nastąpi czas zdecydowanie trudniejszy, bo będziemy duże, bo po prostu będzie nam ciężej się ruszać. I na ile na początku ciąży nie widzimy aż tak tego bycia w ciąży, a to odczuwamy nieprzyjemnie ze środka, tak później zazwyczaj czujemy się jeszcze dość dobrze, no ale na przykład to, że ważymy sporo więcej, mamy obrzęki nóg i ogromny brzuch, zaczyna już nam przeszkadzać. I przechodzimy do tego trzeciego trymestru, który jest przed Wami. Niektóre już są, dla niektórych zaraz on nastąpi. Dziecko nadal rośnie i w zasadzie już jest naprawdę wykształcone. Wszystkie zmysły, wszystkie narządy w zasadzie wzrastają, przygotowują się do życia poza ciałem mamy, ale już wszystko jest tak jakby dokończone. Teraz dziecko wzrasta na wielkość, w zasadzie mózg czy narządy wewnętrzne są już dość dobrze wykształcone. Około 28 tygodnia ciąży otwiera oczy, czyli na przykład niektórzy świecą sobie w brzuch latarką i obserwują, czy dziecko zaczyna się ruszać pod wpływem docierającego światła. Zazwyczaj po 32 tygodniu też przyjmuje już pozycję główką do dołu, co też nie u wszystkich w ogóle wystąpi, bo nie wszystkie dzieci układają się główką do dołu, czasami jest ta pozycja pośladkowa. No a co się dzieje z mamą? No mamie już ciąża zaczyna trochę ciążyć. Brzuch jest duży, jest ciężej się poruszać, są obrzęki nóg, myślimy już dużo o tym, że niedługo poród i co z tym porodem, jak przygotować dom. Zaczynamy się stresować tym, że już mało czasu zostało i w zasadzie nie wiemy ile. I też przygotowujemy się na to, że spotkamy się niedługo z realnym człowiekiem, że naprawdę poznamy to dziecko, bo z jednej strony no jakby dobrze wiemy, z kogo powstało i jakie cechy może mieć, ale jest jednak zupełnie odrębnym człowiekiem. No i nie mamy pojęcia, jaki będzie miał temperament, bo z jednej strony no mniej więcej dziedziczy po kimś z rodziców, ale z drugiej strony tak naprawdę do końca nie wiemy. Kto już ma dzieci, ten może też zobaczyć, że na przykład nie wiem, ma się trójkę dzieci, każde jest zupełnie inne,
zawsze można zobaczyć jakieś tam cechy wspólne, też do kogo bardziej podobne, a jednak każdy z tych osób jest zupełnie inna. I ten temperament widać już u dziecka od samego początku, bo jedno jest leżące, spokojne, drugie wymaga więcej bodźców. Od pierwszego dnia życia zaczyna się nudzić, wymaga przykładania, noszenia, rozmawiania z nim. No i w zasadzie jakie dziecko nam się trafi, w zasadzie jakie dziecko jest nam dane, dowiemy się dopiero po porodzie i będziemy to odkrywać przez najbliższe parę lat życia. I w tym czasie też ważne jest, żeby nie rezygnować z aktywności fizycznej, bo można stwierdzić, że już jest za ciężko i to jest zrozumiałe, ale o tej aktywności, która jest bardzo potrzebna i dobrze, żeby była kontynuowana, zaraz powiemy. Jeszcze o, częstym problemem pod koniec ciąży jest to, że mamy problemy ze snem. Jest niewygodnie, w ogóle jakoś tak się spać nie chce, a się jest zmęczonym. I znowu z mamą to ja, jest grafika na temat tego, jak się wyspać w ciąży. I co można zrobić, żeby sobie jakoś pomóc. Ważne jest to, żeby na przykład być nawodnionym, żeby pić sporo płynów. I nie przed zaśnięciem i nie w nocy, bo wiadomo, że też pod koniec ciąży coraz częstsze pobudki na sikanie się będą odbywać. Ważne jest to, żeby przed snem się nie najadać jakoś specjalnie, żeby nie iść spać głodnym, ale też żeby ten największy posiłek nie przypadał na pół godziny przed snem. Żeby na przykład wziąć ciepłą kąpiel, która nas relaksuje. Żeby obniżyć w sypialni temperaturę, bo wtedy jest zdecydowanie łatwiej spać. Też zawsze pomaga mąż, który jest obok. I na przykład można decydować się na seks, który jest bardzo relaksujący i poprawia nasz sen. Można zaproponować mężowi wymasowanie nam całego ciała lub wybrać się na masaż gdzieś do kogoś, kto się zna na masowaniu kobiet w ciąży. Można ćwiczyć ćwiczenia oddechowe, relaksujące. One są bardzo ważne i o tym jeszcze powiem. Można wprowadzić też takie rytuały przed spaniem. Że codziennie wieczorem, ostatnie pół godziny robię to, później to, nie wiem, na przykład biorę prysznic, czy biorę kąpiel, czytam książkę, to co nas relaksuje, ale też żebyśmy miały taki, to też później przy dzieciach się przydaje, taka rutyna, że mój organizm nie tylko po prostu kładę się w łóżku i on teraz wie, że idziemy spać, tylko już pół godziny przed spaniem mój organizm odczuwa, że idziemy spać, że to jest czas, w którym przygotowujemy się do spania, kładziemy się w łóżku i rzeczywiście już wie, że czas spania nadszedł. Ważne jest ćwiczenie, ważne jest staranie się wyciszenia emocji. Na przykład, tu są bardzo ciekawe propozycje, bo na przykład pisząc pamiętnik, na przykład malując, rysując, oddając się muzyce. Też jeżeli chodzi o takie dolegliwości fizyczne w czasie końcówki ciąży, to przydatna jest duża poduszka dla ciężarnych lub obłożenie się poduszkami w taki sposób, żeby nam się wygodnie spało. Warto też pamiętać, żeby próbować spać na lewym boku, bo to jest najbardziej korzystne dla dziecka i dla nas. No i teraz przejdziemy do tego, nad czym mnóstwo kobiet się zastanawia, czy nad wyznaczaniem terminu porodu. Bo już dobrnęliśmy do końca ciąży, już trzeci trymestr powiedzmy jest w trakcie, wszystko wiemy, wysypiamy się, no i mogłybyśmy urodzić, ale nie wiemy kiedy. I zazwyczaj kobiety mają taki problem, kobiety, wszyscy mamy ten problem, że nie wiemy, kiedy dziecko się urodzi, ponieważ na przykład termin porodu z USG i termin z miesiączki się różnią. No i nie wiadomo wtedy za bardzo, o co chodzi. Jak to wszystko się wylicza? Ciąża trwa 9 miesięcy i tutaj jest właśnie to było dla mnie wielkim zaskoczeniem, jak się dowiedziałam, że zależnie od tego, od czego tą ciążę liczymy, ona ma różną długość, ponieważ licząc od momentu zapłodnienia, ciąża trwa 266 dni, a licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki, to jest 280 dni. Czyli licząc, że tak przeciętnie jesteśmy w ciąży 38 tygodni, można tak powiedzieć w zasadzie, to jeżeli chodzi o pierwszy dzień ostatniej miesiączki, to jest na przykład 40 tygodni. Teraz już tak mówię, że samą planczę. Jeżeli liczymy od momentu zapłodnienia, to nasza ciąża trwa 2 tygodnie krócej niż od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Czyli na przykład jeżeli licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki nasze dziecko ma 40 tygodni, to w rzeczywistości ma ono 38 tygodni. I jak to się wylicza? Jeżeli chodzi o ostatnią miesiączkę, to służy do tego reguła Nagellego. Na wizytach u ginekologa, u położnej możecie zobaczyć tutaj to, co jest na obrazku, czyli taką koło do wyznaczania terminu porodu.
I można to też sobie policzyć po prostu na kartce, bo wzór według Negellego jest taki, że od pierwszego dnia do pierwszego dnia ostatniej miesiączki dodajemy 7 dni, od miesięcy dodajemy 3 i dodajemy 1 rok. I dzięki temu wiemy, kiedy mija te 280 dni od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Ale no, nie każda z nas ma cykl regularny. Ta reguła zakłada, że owulacja i moment zapłodnienia wystąpiły dokładnie 14 dni po pierwszym dniu miesiączki, czyli tak by było w takim cyklu idealnym 28-dniowym i też w sumie nie jesteśmy pewne, że dokładnie wtedy owulacja wystąpiła. Więc bardzo dobrą metodą wyznaczenia terminu jest USG. I najbardziej precyzyjny wynik jest z badania wykonywanego między 10 a 13 tygodniem ciąży, ponieważ określamy, na jakim etapie rozwoju wtedy jest dziecko i na podstawie tego możemy obliczyć, kiedy nastąpi poród. Ale czy w zasadzie musimy tak dobrze wiedzieć, kiedy ten poród wystąpi? No właśnie, bo tak jak możemy powiedzieć, że cykl trwa 28 dni, to każda z nas wie, że nie ma tak, że całe życie mamy cykle 28-dniowe. Zazwyczaj ktoś ma krótszy, ktoś ma dłuższy i też to jest taki termin, który jest dość płynny. I co jest właśnie w tym ważne? Ważne jest to, że ciąża donoszona jest uznawana od 37 tygodnia ciąży. Czyli jeżeli już wybył na ten moment 37 tygodnia ciąży, to oznacza, że ciąża jest donoszona i jest wszystko, jesteśmy bezpieczne. Dziecko, jeżeli się urodzi, już nie będzie wcześniakiem, już wszystko jest na czas. Natomiast od 40 tygodnia ciąży mówi się już, że jest przenoszona. Więc taki 37 skończony, tak, czyli mamy 36 tydzień ciąży plus 7 dni, czyli to jest skończony 37. Ten przedział, w którym ciąża, kiedy poród jest o czasie, jest więc bardzo duży, bo w zasadzie jest od skończenia 37 tygodnia ciąży aż do 42. Więc mamy w zasadzie porządny taki miesiąc, kiedy możemy urodzić. I bardzo są ciekawe dane statystyczne na ten temat, ponieważ jedynie 5% dzieci rodzi się w tym terminie wyznaczonym przez ginekologa. Bo często mamy taką tendencję, bo tak też żyjemy na co dzień, że wszystko jest jak w zegarku. Jeżeli coś jest, nie wiem, 4 października, to ma być 4 października i tyle. No w przypadku porodu tak nie jest. Dlatego też na przykład, jeżeli chodzi o torbę do porodu, to pakujemy się wcześniej, bo wcale nie mam pewności, że to będzie dokładnie w terminie. I często ta torba będzie leżała długo i długo i długo i czekała. Data naturalnego rozpoczęcia pierwszego porodu przypada średnio na bardzo późno, czyli na 41 tydzień plus jeden dzień, czyli jeden dzień po kończeniu 41 tygodnia ciąży. Czyli zazwyczaj fizjologicznie, jeżeli jesteśmy w pierwszej ciąży i wybija nam już ten termin porodu, to zazwyczaj jeszcze trochę musimy na ten poród poczekać. Natomiast kolejne porody już następują bliżej terminu, trochę wcześniej. Jest to mniej więcej 40 tydzień plus 3 dni. No ale o tym, jak zauważyć, że ten poród już się zbliża, to jeszcze powiemy. I też dobrą radą, chociaż pewnie już za późno, jest nie mówienie bliskim tak konkretnej daty. Bo wtedy już przed na przykład tym 4 października wszyscy dzwonią i jak się czujesz? Czy jesteś już gotowa? Czy są już skurcze? A tak dajemy sobie, urodzę jakoś w październiku, na początku i dajemy sobie taką większą swobodę w tym, że może być różnie. No bo jakby tak jak nie panujemy nad wszystkim, nie panujemy nad tym, ile na przykład nasz cykl miesiączkowy trwa, tak samo nie do końca panujemy nad tym, jak to jest z ciążą. I mamy tutaj przepiękny obrazek przedstawiający dziecko w brzuchu mamy. Trochę ma za dużo miejsca według mnie w tym brzuchu, jak na ten obrazek. No ale mniej więcej rzeczywiście pokazuje, co u waszych dzieci słychać. Mamy dziecko, które jeszcze nie jest jakoś konkretnie ułożone. Mamy pępowinę, która tutaj się wije i jest połączona z łożyskiem. To był taki miły przerywnik. Idziemy dalej. Higiena odżywiania i wysiłek fizyczny. Jeżeli stresujemy się ciążą, jeżeli obawiamy się porodu, to najlepszą metodą jest zrobienie czegoś. I w zasadzie jedynym naszym wpływem na przebieg ciąży, na przebieg porodu jest jakieś nasze przygotowanie, nasze dbanie o siebie, o higienę, odżywianie, o wysiłek fizyczny. I tak, może jeszcze jeden slajd inny.
Po co w ogóle ćwiczymy? Ćwiczenia w ciąży są bezpieczne i zdrowe. Bycie aktywną podczas ciąży jest korzystne dla Ciebie i Twojego dziecka. Kobiety, które ćwiczą, zmniejszają o 1/3 ryzyko, że będą musiały mieć cesarskie cięcie. Poród kobiet ćwiczących w ciąży często trwa krócej i wystarczy 30 minut dziennie 4 razy w tygodniu jakiegoś takiego wysiłku, który już nam poprawi naszą jakość życia. Bo nie wiem, czy macie takie doświadczenie z życia przed ciążą, ale ćwiczenia są bardzo ważne w tym, jak się czujemy. Wpływają na nasze samopoczucie takie psychiczne, wpływają na nasze samopoczucie fizyczne. I mogę tak się podzielić, zaraz tu będą parę różnych osobistych moich a propos ćwiczeń odkryć, ale rzeczywiście, kiedy nie ćwiczę, bo stwierdzam, że nie mam czasu, jestem zmęczona, czuję się o wiele gorzej. I to nie tylko chodzi mi o poczucie fizyczne, ale też psychiczne, że gorzej sobie radzę z jakimś stresem, bardziej odczuwam, więcej rzeczy mi denerwuje, a kiedy ja dbam o siebie, dbam o moje hormony przez to, że mam ten wysiłek fizyczny, jest mi rzeczywiście dużo lepiej. I ćwiczenia fizyczne mogą przeciwdziałać. Czy jazda na rowerku stacjonarnym jest bezpieczna? Tak, jak najbardziej. Zaraz jeszcze o tym powiemy dalej, zależy co kiedy, ale jeżeli nie masz zamiaru spadać z tego rowerku stacjonarnego, jeżeli to nie jest taki wysiłek, że jest ci słabo, jesteś bardzo spocona, mamy, nie wiem, jakieś duże obciążenie i wstawiasz jazdę pod górkę, to jak najbardziej można jeździć na rowerku stacjonarnym. I takie ćwiczenia pomagają na bóle głowy, na stres i depresję, na zmęczenie, na bóle miednicy, bóle pleców. Pomagają również na zaparcia, pomagają na skurcze, pomagają na opuchnięte stopy. I tak, pierwszy trymestr z rysowami, ale jeszcze takie krótkie rady. Na początku nie wprowadzamy nowych ćwiczeń. Nie robimy tak, że mamy test ciążowy, że możemy ćwiczyć, że jesteśmy w ciąży i postanawiam teraz się biorę za ciebie, bo jestem w ciąży. Pierwszy trymestr jest takim czasem, kiedy nie robimy nic nowego, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Jak nie ćwiczyłyśmy zupełnie, to odpalamy jakiś delikatny stretching, wprowadzamy spacery, coś takiego bardzo nieobciążającego nasze ciało. I dopiero później wprowadzamy coś nowego. Jeżeli byłyśmy bardzo aktywne, to też ta aktywność może zostać. Unikamy na pewno sportów, które są kontaktowe, czyli na przykład jak ktoś trenował boks czy judo, no to lepiej z tego zrezygnować, bo są to sporty, w których możemy po prostu dostać kopniaka w brzuch na przykład. Rezygnujemy ze sportów, które są, mają duże ryzyko jakichś kontuzji takich w stylu na przykład jazda konna. Chociaż pamiętam, że jak byłam mała i jeździłam konno, to byłam zafascynowana jakąś panią, która tam trenowała i jeździła już z takim widocznym brzuchem. Powiedziała, tak jak moja mama pamiętam, że zagadała do niej, czy ona się nie boi. I mówię, że zdecydowanie jakby nie szarżuje, nie skacze przez przeszkody, nie galopuje po lasach, ale że jakby ona tak kocha ten sport, że nie chce go porzucić. Jeździ bezpiecznie o takich koniach, które wie też, że nie podniosą, gdzieś tam nie odjadą. No i myślę, że ja bym nie polecała jazdy konnej. Na pewno nie zaczynamy w ciąży jeździć konno. No ale jeżeli to była kogoś pasja, no to też niekoniecznie musimy tak zupełnie rezygnować. Wszystko wymaga takiego dużego przemyślenia. Drugi trymestr. I teraz możemy podkręcić tempo ćwiczeń, bo ciąża już jest taka bezpieczna. My mamy więcej siły zazwyczaj. Więc tak, na przykład wydłużamy spacery. Możemy się już trochę zmęczyć. Mówię trochę, nie takie, wiecie, bardzo intensywne marszobiegi, ale takie, żebyśmy czuły, że troszeczkę nam tętno wzrosło, że troszeczkę się spociłyśmy tak leciutko, jak najbardziej. Możemy pójść na przykład na zajęcia taneczne dla ciężarnych, jeżeli to nie będzie jakieś takie bardzo, wiecie, skacząca zumba, tylko takie dopasowane pod ciężarne. Też świetnie jest dołączyć do szkoły rodzenia, takiej stacjonarnej, gdzie możemy poćwiczyć. Jeżeli nie mamy szkoły rodzenia stacjonarnej albo zaraz nas wszystkich pozamykają ze względu na koronawirusa, to na YouTube jest bardzo dużo filmików profesjonalistów, nie jakieś przypadkowe mamy, które chcą się podzielić, jak ćwiczą, ale czy położnych, czy fizjoterapeutów, którzy są profesjonalnymi trenerami dla kobiet w ciąży, wiedzą, co jest ważne, co jest bezpieczne i w takich ćwiczeniach warto wziąć udział. Dlaczego? Bo rzeczywiście nam jest łatwiej żyć, jak jesteśmy wyćwiczone. Jest łatwiej wstać z łóżka, mniej odczuwamy różne bóle związane z tym, że po prostu nasze ciało jest wzmocnione, ale też rozciągnięte.
i bardzo ważne w czasie ciąży jest w każdym trymestrze, jest to i w każdym trymestrze bezpieczne i w każdym polecane, są ćwiczenia rozciągające. I teraz podzielę się prywatnym, w ogóle nieciążową historią, ponieważ o właśnie, na Instagramie polecam Zaufaj Położnej, tam są ćwiczenia prowadzone przez położne. Ja również tam się edukuję, jeżeli chodzi o to, jak ćwiczenia dla ciężarnych wyglądają. Takich miejsc jest naprawdę dużo. Teraz mnóstwo osób się przeniosło do internetu i mnóstwo jest takich zajęć, które są darmowe, które można sobie odtworzyć, ale też są takie, które są na przykład prowadzone na żywo i można sobie włączyć trening z kimś takim na żywo w danym momencie. Moja prywata jest taka, że byłam wczoraj na treningu, bo bardzo jestem leniwa i nie potrafię się sama zmotywować do ćwiczeń, więc zaczęłam razem z przyjaciółką chodzić na treningi personalne raz w tygodniu, więc ktoś mnie motywuje, ale co jest ważne, też pilnuję, co robię. I tak jak starałam się chodzić zawsze na jakieś zajęcia i zawsze miałam problem z robieniem przysiadów, bo widzę tą moją jakąś panią, która prowadzi zajęcia, która wygląda świetnie przy tym przysiadzie, a ja po prostu wyglądam jak jeż taki zwinięty, bo zaczynam się pochylać do przodu albo po prostu wywalam się na plecy. I zawsze mi się wydawało, że na przykład mam wielki, ciężki tyłek, bo rzeczywiście jest bardziej nieproporcjonalny niż reszta ciała i że to jest na pewno wina tego. Po czym wczoraj, jak zwykle, miałam problem z robieniem przysiadów i mój trener mówi, chodź, podłożymy ci takie obciążniki pod pięty. Żeby mi dał do ręki, żeby było mi ciężej, to bym zrozumiała, ale podpięty. Podłożył mi te obciążniki, dzięki temu byłam jakby na lekkim obcasie i mówię, teraz zrób przysiad. I ja pierwszy raz, od kiedy pamiętam, zrobiłam taki prawdziwy przysiad do całej ziemi. O czymś to wróżyło, myślałam, jak to jest możliwe. I się okazało, że to nie jest problem w moim ciele, jakby w jakimś środku ciężkości, ale w tym, że mam nierozciągnięte ścięgna w nogach. I że pomimo tego, że nie czułam, że to jest problem moich nóg, to po prostu jakieś ścięgna mnie blokowały i przez to nie miałam zrobić przysiadu. Jak mi podwyższył piętę, nagle się okazało, że umiem, że całkiem dobrze mi to wychodzi. Więc to rozciągnięcie naszego ciała ma ogromny wpływ na wszystko. A już na pewno ma wpływ na to, jak przebiega nasza ciąża, kiedy ciało musi się rozciągać. Wszystkie mięśnie pracują, wszystko się zmienia. To jeżeli nasze mięśnie są podatne na to, na te zmiany, jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. I też łatwiej, jakby mniej odczuwamy ból, jeżeli jesteśmy rozciągnięte. Mówię tu o takich bólach na przykład związanych z tym, że brzuch się powiększa i po prostu naciągają nam się różne powięzie, ścięgna, to wszystko, co mamy w środku. Lepiej nam się śpi, jak jesteśmy rozciągnięte. Więc to jest coś, co odpalamy, stretching dla ciężarnych, czy jakieś rozciąganie dla ciężarnych i to ćwiczymy. Tu widzę, że o, super, dziewczyny polecacie różne miejsca w komentarzach, na zajęcie online studiozdrowia.waw.pl ze szpitala na Żelaznej. Super. Zaraz tu zobaczymy jeszcze tak. Podpowiadam teraz a propos tego, co pytałyście. Jadę na rowerku, powiedziałam. Czy marsz Nordic Walking 14 km nie jest zbyt dużym wysiłkiem? Jeżeli przed ciążą tak ćwiczyłaś i czujesz się dobrze po takim marszu i nie jest to taki marsz, że się zatrzymujesz i ledwo żyjesz, to myślę, że jest w porządku. Jest to bardzo duży dystans, no ale jeżeli jesteś do takiego dystansu przyzwyczajona, jeżeli czujesz się po nim dobrze, to jak najbardziej można tak ćwiczyć. Nie jest to bieg, nie jest to coś, co bardzo obciąża. Też Nordic Walking z jednej strony pobudza mnóstwo mięśni, z drugiej strony odciąża nam różne stawy i tak dalej, więc jest super, super takie korzystne. Trzeba się obserwować. I w ogóle chciałam powiedzieć, że w większości rzeczy, tak jak zaraz powiem o diecie w ciąży, musimy się obserwować i zaufać swojemu ciału. Jeżeli ja czuję, że robi mi się na przykład lekko słabo po treningu, jeżeli ja czuję, że jestem padnięta, że pot się ze mnie leje niesamowicie, to zmniejszam ten wysiłek fizyczny. Natomiast jeżeli czuję się świetnie, moje mięśnie pracują, ja jestem dotleniona, szczęśliwa, to ćwiczę dalej. Jakie ćwiczenie poleca się przy rwie kulszowej ciężarnej? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Myślę, że są to na pewno wszelkie ćwiczenia rozciągające, ale też takie delikatne, żeby niczego nie nadwyrężyć. Z takimi rzeczami jak rwa kulszowa, to też polecam w ogóle mieć swojego fizjoterapeutę, na przykład fizjoterapeutę uroginekologicznego, który dopasuje i poleci i sprawdzi, czy dobrze ćwiczymy. Bo kiedy mamy jakieś takie, nie wiem, problemy z kręgosłupem jakieś konkretne,
kiedy mamy na przykład rwę kulszową, kiedy mamy problem z jakimiś stawami, to super jest zainwestować, pójść do fizjoterapeuty, do kogoś, kto nam właśnie poobserwuje, powie konkretnie, jak ćwiczyć, co nam nie zaszkodzi, co nam pomoże, może przykleić na przykład tejpy, żeby odciążyć jakieś grupy mięśni, więc to już do kogoś takiego najlepiej się udać. Tutaj polecenia mamy różnych miejsc, to sobie poczytajcie. Czy zwykła jazda na rowerze po mieście jest bezpieczna? 1 godzina. To jest tak, rower jest super bezpieczny, dopóki się nie wpakujemy w drzewo pod samochód i tak dalej, bo jest to upadek ze sporą prędkością. Więc w zasadzie to już tak na własne ryzyko robimy. No ja się nie pamiętam, kiedy spadłam z roweru. Z drugiej strony w ciąży na przykład możemy mieć lekkie zachwianie równowagi, które na ile idziemy, to możemy się zatrzymać, przysiąść nawet na ziemi, gdyby aż tak było poważnie. Na tyle, jeżeli jedziemy rowerem, no to jest nam ciężej. Więc to już, Ewa, musisz sama rozeznać, jak to jest w twojej sytuacji. Bo jeżeli chodzi o pracę mięśni, to jakby jest jak najbardziej bezpieczne. Bardziej chodzi o to, co się może wydarzyć w międzyczasie. Też nie chcę tak straszyć, żeby teraz, wiecie, wszystko, co będziecie robić, będziecie myśleć, czy na pewno się z nikim nie zderzycie. No ale jakby, no bo jeżeli chodzi o jazdę rowerem, to jesteśmy docenione. Nie jesteśmy raczej przeciążone. Tak jak rowerek stacjonarny, no jest super bezpieczny, tak rower w mieście, no raczej też, ale to już tak wiecie. Trzeba przemyśleć też troszeczkę i się zastanowić, jak się czujecie też w tej jeździe na rowerze. No i w trzecim trymestrze nadal możemy być bardzo aktywne, tylko zazwyczaj już nie mamy siły, bo już brzuch przeszkadza, bo jest ciężko i to jest dobry czas na ćwiczenie pozycji wertykalnych i też zauważenie, jak się czujemy w czasie przyjmowania tych pozycji wertykalnych. Na przykład w pozycji klonkowo-łokciowej możemy poćwiczyć sobie robienie kociego grzbietu i zobaczyć na przykład, czy nie bolą nas przy tym biodra. Jak się w ogóle czujemy w takiej pozycji. Pracujemy cały czas nad naszym rozciągnięciem, nad naszą relaksacją. Możemy też ćwiczyć oddychanie przeponowe, to żeby nauczyć się oddychać tak, jak trzeba. O tym też będą zajęcia chyba te kolejne za tydzień, które prowadzi Magda, bo ona już tak mówi bardziej o porodzie i takie są ćwiczenia praktyczne. Więc trzeci trymestr już zależy od nas, od tego, jak się czujemy. No wtedy też często czujemy się gorzej pod względem tego, że na przykład jest nam słabo, więc nie wszystko zrobimy. Też ten brzuch jest bardzo wysoko i jest nam ciężko oddychać. Więc jak jest nam ciężko oddychać, to czasami zwykły spacer już jest naprawdę intensywnym treningiem. Dalej mamy... Myszka, widział myszko. Jak to zrobić? O, dobra, się kliknęło. Higiena w czasie ciąży. W czasie ciąży myślę, że zwróciłyście uwagę na to, że cały czas się mówi o jakimś GBS-ie, o jakichś zakażeniach intymnych i dlaczego tak jest, skoro normalnie zazwyczaj większość osób nie ma aż takich problemów. Jest to związane z tym, że za sprawą hormonów zmienia nam się odczyn pochwy i ona zazwyczaj normalnie jest kwasowa i przy takim odczynie bardzo trudno jest się złym bakteriom rozwijać, może nie bardzo trudno, ale jest gorzej im się rozwinąć. Mamy te nasze pozytywne bakterie, które nas chronią, natomiast w czasie ciąży pod wpływem hormonów zmienia się odczyn na bardziej zasadowy, na obojętny troszeczkę tak już i to jest utrudnienie, znaczy jest to utrudnieniem dla nas, żeby zostać zdrowym, ponieważ wszelkie infekcje, które kiedyś nam nie groziły przy takim stylu życia, jakim miałyśmy, teraz mogą się pojawiać. I jakie są zasady? Ważne, żeby stosować naturalną, oddychającą bieliznę. Jeżeli to nie jest niezbędne, to nie używać wkładek higienicznych i w ogóle wszelkie rzeczy związane z wietrzeniem swoich okolic intymnych jest ważne, czyli na przykład jeżeli nie musimy, nie czujemy, nie jest to jakiś wielki dyskomfort, śpimy bez majtek, żeby tam wszystko było takie oddychające. Używamy bielizny takiej, która nie krępuje nam ruchów i nie krępuje powietrza. Regularnie myjemy okolice intymne, na przykład 2 razy dziennie, nie stosujemy jakichś intensywnych, takich mocnych preparatów myjących, nie używamy gąbek, bo na gąbkach się zbierają bakterie, nie robimy irygacji, posiadamy osobisty ręcznik i pierzemy go dość często. Na przykład jak mamy taki ręcznik, który jest od całego ciała, albo na przykład mamy taki ręcznik, który jeszcze parę osób wytrze ręce, nos i tak dalej, bo jest w takim miejscu, to go przykładamy i zmieniamy i staramy się, żeby mieć jeden na przykład jakiś mały ręczniczek, który pierzemy często od okolic intymnych. Pamiętamy o właściwym kierunku podcierania się i mycia. I to jest takie, wydaje się, zwykłe i
takie no, mało istotne, ale to, czy nie przynosimy bakterii z okolic odbytu do okolic pochwy, jest bardzo istotne. Więc myjemy się od przodu do tyłu. I też pamiętamy o higienie męża przed zbliżeniami, żeby jeżeli mamy w planie romantyczny wieczór, czy tam dzień, czy cokolwiek mamy romantyczny z mężem, to żeby ten mąż wcześniej wziął porządny prysznic, bo możemy super o siebie dbać, on przyjdzie po pracy średnio świeży i możemy sobie narobić jakieś biedy w ten sposób. I też nie wspomniałam o tym, jak mówiłam o ćwiczeniach w czasie ciąży, to świetnym ćwiczeniem jest basen. Bo z jednej strony nie mamy obciążonych stawów, w ogóle jesteśmy nieobciążone niczym, kiedy jesteśmy w wodzie. Z drugiej strony nasze mięśnie pracują. Ale jeżeli mamy bardzo jakieś takie powracające infekcje intymne, to z tego basenu niestety lepiej zrezygnować. I też jeżeli jesteśmy w basenie, to najlepiej rezygnować z jacuzzi, bo tam jest cieplejsza woda, w której bardzo łatwo rozwijają się bakterie. Więc tak jak też normalnie, jeżeli ktoś ma problem z powracającymi infekcjami, lepiej rezygnować z jacuzzi, tak w ciąży już raczej w ogóle omijamy to miejsce na basenie. Ale jeżeli nic się nie dzieje i jest w porządku, to basen jest jak najbardziej wskazany. Odżywianie w czasie ciąży no nie różni się za bardzo od odżywiania na co dzień tak naprawdę. Bardzo spodobało mi się zdanie, które powiedziała moja koleżanka położna. Powiedziała później, że to jednak nie jest jej zdanie, tylko dzisiaj wyczytała. Ale że ważne jest to, żeby jeść nie za dwojga, ale dla dwojga. Bo jeżeli chodzi o zapotrzebowanie kaloryczne, to tak, w pierwszym trymestrze no w ogóle się nie zmienia. W drugim trymestrze wzrasta o 360 kalorii dziennie, a w trzecim o 475. I to wcale nie jest aż tak bardzo odczuwalne, to nie jest jakby duża porcja jedzenia, wbrew pozorom, to o ile nam wzrasta zapotrzebowanie. Oczywiście może nam się bardziej chcieć jeść i mamy do tego prawo. Ale ważne jest to, żeby pomyśleć o tym, czym się odżywiamy. Czy to jedzenie jest pełnowartościowe? Czy dobrze się po nim czujemy? Bo też tak naprawdę nie ma czegoś takiego już jak dieta kobiety w ciąży, czy dieta matki karmiącej. Bardzo już się od tego odchodzi, od takich stwierdzeń. No ale na pewno nie jemy rzeczy w stylu fast foody codziennie. Jak tam ktoś czasem zje frytki, czy jakiegoś burgera, to też jakby wiecie, oczywiście nic się nie stanie, czy chipsy mężowi podkradnie. Ale żeby to też nie było podstawa diety, żeby to się zdarzało czasem, a nie mam takie zachcianki, że codziennie idę do Maka. No to to jest takie średnie. Niezależnie czy jest się w ciąży, czy nie jest się w ciąży, to jedzenie codziennie w McDonaldzie raczej nie wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Zwiększa nam się bardzo zapotrzebowanie na witaminy, na makro, mikroelementy, więc staramy się jeść takie rzeczy, które są pełnowartościowe. Na przykład, nie wiem, banany, masło orzechowe. To jest takie jakieś połączenie sportowców, ale ono jest bardzo, bardzo zdrowe. Więcej myślimy o tym, co jemy, większym przykładamy do tego uwagę. I w zasadzie to tyle. Tak samo będzie... wiem, od czego zaczęłam. Zaczęłam od tego, że obserwujemy siebie. Bo może być tak, że coś nam szkodzi, co wcześniej nam nie szkodziło. Na przykład, jeżeli mamy silne zaparcia, to rezygnujemy z fasoli i tak dalej, ale mogą nam w ogóle zacząć szkodzić surowe warzywa, dlatego że one są super zdrowe i najlepiej jeść bardzo dużo w ciąży, ale one mogą przez ilość błonnika utrudniać pracę jelit, bo nasze jelita spowalniają, no a błonnik jest tą miotełką, tu w jakiejś reklamie było powiedziane, że miotełką, która wymiata nam z jelit wszystko, tylko że musimy mieć siłę do tego zamiatania. I przy dużej ilości błonnika może być tak, że nasze jelita się trochę zacinają i rzeczywiście pojawiają nam się zaparcia. Więc wtedy musimy zrezygnować, znaczy zmniejszyć po prostu porcje na przykład surowych warzyw. Co jeszcze a propos jedzenia? Myślę, że to tyle. Nie jemy... wiem, co chciałam przypowiedzieć. Rezygnujemy z rzeczy, które mogą przynosić pasożyty. Czyli nie mamy już jakichś takich bardzo, że sery takie to nie i w ogóle. No ale na przykład tak, nie jemy surowych ryb. Dlaczego? Bo mogą być w nich pasożyty. I na ile na co dzień byśmy mogli nie zauważyć złapania takiego pasożyta, albo bardzo łatwo to wyleczyć, dwoma tabletkami na przykład, tak w czasie ciąży tych tabletek wziąć nie możemy. Więc unikamy wszystkiego w stylu tatar, w stylu jakiekolwiek inne surowe mięso, surowe ryby. Też dobrze mieć na przykład deskę do krojenia mięsa takiego surowego, inną od deski, na której siekamy warzywa, owoce. Bo z jednej strony no niby myjemy tą deskę,
ale może tam coś zostać. Kładziemy na tym, nie wiem, marchewkę, którą później surową chcemy pochrupać. I jednak te pasożyty mogą przejść z mięsa na inny pokarm, więc tu warto odłożyć to krojenie takich rzeczy na bok. I jeszcze do poprzedniego tematu a propos higieny mamy pytanie. Ja osuszam okolice intymne ręcznikiem jednorazowym, nawet takim kuchennym. Myślę, że taki sposób jest bardziej higieniczny. Dobrze myślę? To samo stosuję z osuszaniem twarzy. Na pewno tak. Na przykład osoby, które się zmagają z trądzikiem, często wiem, że nie używają ręczników, takich normalnych ręczników, tylko osuszają zawsze jakimiś chusteczkami czy ręcznikiem jednorazowym, żeby nigdy drugi raz nie przykładać do twarzy tego samego. I tak samo jest z okolicami intymnymi. Znaczy, jeżeli nam się nic nie dzieje, jeżeli jest w porządku, to nie ma takiej potrzeby. Ale jeżeli mam obawy przed tym, że możemy coś złapać, albo na przykład przed ciążą już mieliśmy skłonności do zakażeń intymnych, no to jak najbardziej takie używanie jednorazowych chusteczek czy ręcznika jednorazowego jest jak najbardziej wskazane. I przechodzimy już do tego, że kończymy naszą ciążę i odkrywamy, że zaczynamy rodzić. I jak to odkryć? Powiedziałam, że ten termin porodu jest bardzo taki, na pewno dużo nam mówi, ale nie musimy się go trzymać tak bardzo, bardzo konkretnie. Ale co możemy odkryć z naszego ciała? Bo tak jak ze sportem, to nasze ciało nam mówi, co jest dla nas dobre. Tak samo z jedzeniem. Nasze ciało w dużej mierze pokazuje, co jest dla nas dobre. Tak samo, nie wiem, z poprawianiem sobie samopoczucia. To my same odkrywamy, co nam pomaga na ciążowe stresy. I tak samo nasze ciało nam powie, słuchaj, poród się zbliża, przygotowujemy się do niego. I jakie to są te objawy? Pierwszym takim, może nie pierwszym, bo w zasadzie to może być tak, że nie zauważycie żadnego z tych objawów. Może być tak, że zobaczycie wszystkie. Może być tak, że one będą w zupełnie innym terminie niż ja mogę powiedzieć. Bo każdy nasz organizm jest indywidualny, każdy nas inaczej działa. I ciąża jest czymś bardzo takim, może nie nieprzewidywalnym, ale takim nie do końca możliwym do konkretnego opisania. Że na przykład mamy napisane, że obniżenie brzucha jest na około 2 tygodnie przed porodem. Ktoś go może w ogóle nie zauważyć, u kogoś może nastąpić wcześniej, u kogoś później. Obniżenie brzucha możemy zobaczyć w lustrze. Może nam ktoś powiedzieć, wiesz, zmieniła się twoja figura. Pamiętam, że kiedyś zobaczyłam moją przyjaciółkę, która jest niziutką, drobną osobą, z wielkim brzuchem i zastanawiałam się po prostu, jak ona stoi, po czym widziałam ją 3 dni później, wyglądała już zupełnie inaczej, bo jej brzuch się obniżył i wyglądała zupełnie jakby inaczej wyglądała jej figura wtedy. I to występuje zazwyczaj 2 tygodnie przed porodem. Oczywiście nie jest to reguła. Jest to związane z tym, że dziecko stawia się już do kanału rodnego, czyli główka jest zazwyczaj już do dołu i zjeżdża coraz niżej. I kiedy dziecko na górze zajmuje mniej miejsca, bo schodzi niżej, to nam się robi po prostu miejsce pod żebrami. Łatwiej nam się oddycha, inaczej wyglądamy. Mamy skurcze przypowiadające i to jest coś bardzo ważnego. One się pojawiają zazwyczaj po 30 tygodniu ciąży. Mogą wcześniej, mogą później, możemy ich nigdy nie zauważyć. I te skurcze przygotowują i nas psychicznie, i naszą macicę, i dziecko do tego, że będzie poród. Że dziecko będzie ściskane, że takie będą warunki w macicy nowe, dużo, dużo będzie mniej miejsca, będzie nacisk. My się przyzwyczajamy do tego. I co my robimy z tymi skurczami przypowiadającymi? Czy jeśli dziecko jest ułożone pośladkowo, to też można zaobserwować obniżający się brzuch? Tak, też można zaobserwować. Nie wiem, czy mniej, czy bardziej, ale jest już taki moment, że dziecko tak się zaczyna jakby ustawiać na stałe. Że już nie ma tyle miejsca do ruszania się, że już jest już niżej i możemy to zauważyć. Ale wydaje mi się, że bardzo bardziej jest to odczuwalne, kiedy główka jest do dołu, bo ona też łatwiej się wstawia w kanał rodny. No ale tak jak możemy urodzić naturalnie z ułożenia pośladkowego, pupka dziecka też tam się wstawia, też się układa, więc jest to dla nas odczuwalne. I co ze skurczami przypowiadającymi? To są skurcze, takie mało konkretne. Możemy je odczuwać, mogą być takie nawet przez chwilę regularne, później się regulować. Mogą się pojawiać na przykład jako pojedyncze skurcze. Możemy je czuć cały dzień jako lekkie napinanie. I możemy je potraktować jako trening. Bo bardzo ważne w czasie porodu jest oddychanie, relaksacja. O tym jeszcze zaraz powiem w temacie, jak sobie radzić z bólem w czasie porodu.
No i jakby nie musimy zostawiać tego, no zobaczę jak będzie w czasie porodu, jak już poczuję skurcze, jak to będzie. Tylko na przykład przy takich nawet lekkich skurczach przepowiadających ćwiczymy sobie oddychanie. Bierzemy głęboki wdech, staramy się rozluźnić przy skurczu. I później, kiedy wyrobimy sobie taką zdolność, że na skurcz odpowiadam relaksem, a nie spięciem, będzie nam bardzo dużo, będzie bardzo duża ulga w czasie porodu, taka umiejętność. A jak rozpoznać skurcze przepowiadające, a porodowe? Mam przy sobie wełnianą, dzierganą macicę. To jest dziergana macica. Prawda, myślałam, że to czapka, szczerze mówiąc, jak to zobaczyłam. I skurcze przepowiadające są takie mało konkretne. To jest jakieś coś tu z boku, czujemy je w różnych miejscach macicy, czujemy się cała napina, czujemy napieranie na przykład od dołu lekkie. Natomiast skurcze porodowe są już takie z góry brzucha. Z tego, że mam w środku dziecko, to dziecko tu naprawdę się znajduje, zaraz je pokażę. I mamy coś takiego, co się nazywa pierścień bandla i macica nam się w czasie porodu napręża jakby od połowy w górę. Będziemy mieli tutaj skurcze, które będą coraz bardziej spychały dziecko w dół. Natomiast skurcze przepowiadające są takie gdzieś po bokach, też możemy je czuć lekko z góry, ale nie aż tak konkretnie. A, miałam pokazać dziecko. Tu jest dziecko. To jest całe rozbudowane, jeszcze pokażę to może. Co jest też ważne, że skurcze przepowiadające mijają przy odpoczynku, mijają przy na przykład ciepłym prysznicu. Jakby dajemy, możemy sobie z nimi poradzić w taki sposób, że jakby naprawdę ustają albo się zmniejszają bardzo, bardzo mocno. Natomiast skurcze porodowe zazwyczaj po prysznicu mogą się nawet nasilać, tak pozytywnie, ale nasilać. Też odpoczynek nie daje nic, jest nam na pewno miło poleżeć i odpocząć, ale nie jest tak, że skurcze robią się lżejsze, raczej się będą nasilać z czasem. I też są coraz częstsze. Skurcz porodowy najpierw narasta, później jest chwila szczyt skurczu i odpuszczenie. I to się zaczyna pojawiać regularnie, co jakiś czas. Widzimy, że na przykład ten odstępy między skurczami się zmniejszają. Są skurcze dłuższe, odstępy są krótsze, skurcze są coraz częściej. Możemy być prawie pewne, że mamy skurcze porodowe. Natomiast jeżeli to jest taki skurcz, jakiś taki nie do końca wiadomo jaki, ja go czuję, brzuch mi się napina, trochę puści, trochę nie do końca, to są to skurcze przepowiadające, które dopiero nas przygotowują do rodzenia. A więc mamy obniżenie się brzucha, mamy skurcze przepowiadające. No i tak jak widzicie, to nie do końca nam mówi, kiedy dokładnie urodzimy. To nam pokazuje, że nasze ciało już się przygotowuje do porodu. Że jestem już gotowa, może nie do końca, ale już jestem na tej ostatniej prostej, żeby urodzić dziecko. Moje ciało już stwierdziło, że koniec bycia w ciąży. Teraz już mamy etap przygotowywania się do rodzenia. Co jeszcze? Może się pojawić biegunka jędności. To jest zazwyczaj już tak bardzo blisko porodu, albo nawet w trakcie. Jest to związane z oksytocyną, czyli należy zmierzać do tego, żeby uspokajać skurcze przepowiadające. Skurcze przepowiadające, w sumie nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. One się i tak będą pojawiały. Nie musimy ich uspokajać. I bardziej to uspokajanie możemy zrobić po to, żeby poćwiczyć prawdziwy poród. Żeby poradzić sobie z tymi skurczami w czasie porodu. No bo skurcze przepowiadające, jeżeli nie są uciążliwe, no to jakby są czymś dobrym dla nas. Ale mogą być też takie naprawdę uciążliwe, że tak musimy przysiąść trochę. Albo budzą nas w nocy. Więc jeżeli takie się pojawiają, no to wtedy już chcemy wyciszać, żeby po prostu sobie spokojnie pożyć dalej i nie przejmować się tym. Czy jest jakiś magiczny sposób na to, aby wyregulować skurcze? Przy pierwszym porodzie miałam bardzo nieregularne skurcze i bardzo długą ostatnią fazę porodu. Magiczny, może nie do końca magiczny. Skurcze są zależne od hormonów. I jeżeli my, zaraz o hormonach jeszcze powiem, jeżeli staramy się te hormony wyregulować, o tym powiem, jak to zrobić, to rzeczywiście możemy mieć na to wpływ, też nie do końca taki wielki. To jest trochę nasz taki urok. Ale jeżeli na przykład nie jest tak, że nagle zaczynamy się czymś stresować w czasie porodu, jeżeli tak jest tak, że ten poród jest taki monotonny, że nie ma jakichś takich wielkich przełomów, że na przykład w porodach domowych tak jest, że sobie siedzimy w domu i nic się nie dzieje w zasadzie takiego z zewnątrz,
to wtedy ten poród jest i zazwyczaj krótszy, i skurcze są bardziej regularne. W szpitalu na przykład denerwuje nas lekarz, który wejdzie, albo nie wiem, coś innego się wydarzy i wtedy te skurcze rzeczywiście reagują na to, jakie mam w sobie hormony. I ja zaraz o tych hormonach powiem. Wyregulować magicznie na pewno się nie da tak zupełnie, ale na pewno możemy porozmawiać o tym, co zrobić, żeby one były takie konkretniejsze i tak jak trzeba. A wracając do biegunki i nudności, mamy tą oksytocynę, która jest odpowiedzialna za skurcze. I ona się pojawia przed porodem. W zasadzie mamy ją cały czas, ale przed porodem jest jej dużo i tak bezpośrednio przed porodem jest jej najwięcej. Dlatego może być tak, że poród w ogóle zaczyna się tym, że biegniemy do łazienki z rozwolnieniem albo z wymiotami. Może być tak, że w czasie porodu nie wiemy, o co chodzi, jest nam niesamowicie niedobrze i musimy wymiotować, chociaż na przykład nie mamy czym. Jest to związane z wysokim poziomem oksytocyny. I to jest też dobre dla naszego organizmu, bo on ma się skupić na rodzeniu. To nie jest czas na myślenie o trawieniu, to nie jest czas na jakieś tam, no wiecie, jedzenie i trawienie tego wszystkiego. Organizm stara się poradzić sobie w ten sposób, żeby po prostu pozbywać tego, co jest mu w tym momencie niepotrzebne zupełnie. To też nie jest zasada i nie musi się tak zacząć, ale też żebyście się na przykład nie zdziwiły, kiedy już jest końcówka ciąży, a tu nagle budzą was nudności albo biegunka. Myślicie, że się zatrułyście i że to jest tragedia, bo teraz zaraz poród, a wy tu macie zatrucie pokarmowe. Bardzo często jest to związane po prostu z tym, że to jest właśnie początek porodu. Kolejną rzeczą jest odejście czopa śluzowego. Bardzo nie lubię w języku polskim takiego nazewnictwa, brzmiące co najmniej obrzydliwie, ale na tym obrazku pokażę, co to jest. Tutaj już mamy główkę, która jest nisko. Tak jak wcześniej mówiłam o tym, że tam na pierwszym obrazku była bardzo długa szyjka macicy, tak tutaj widzimy, że główka już naciska na szyjkę macicy i ona się skraca. I między główką a pochwą mamy szyjkę macicy, w której możemy zauważyć takie jaśniejsze coś. I to jest właśnie czop śluzowy, ponieważ nasza szyjka macicy produkuje śluz i on się tam zbiera, zakleja szyjkę macicy, co jest dodatkową ochroną dla dziecka przed wszelkimi zakażeniami wstępującymi. Bo o co chodzi z tymi w ogóle zakażeniami pochwy? Dlaczego dbamy o to, żeby ich nie było? Dlatego, że one mogą się przynosić wyżej. I zazwyczaj jest tak, że mamy tyle wizyt u lekarza i zauważamy od razu, że coś się dzieje, idziemy i na przykład przyjmujemy jakieś leki, że do tego nie dochodzi i jakby wszystko jest w porządku, ale wszystkie zakażenia pochwy są w pewnym stopniu ryzykiem porodu przedwczesnego, dlatego je musimy leczyć i dość szybko reagować. I ten czop śluzowy dodatkowo nam chroni dziecko, które i tak jest w błonach płodowych, więc i są wody i tam wszystko, wiecie, jakby to nie jest tak, że ono jest takie gołe, biedne i tylko narażone na to, co źle zrobimy. No ale jednak jakieś tam zagrożenie jest. Czop nas chroni i kiedy macica zaczyna pracować, kiedy zaczyna się przygotowywać do porodu, czyli na przykład podczas skurczów przepowiadających, następują zmiany w szyjce macicy, ona już się zaczyna trochę skracać i wtedy ten czop może się wydostać. Czyli to może być na przykład 1-2 tygodnie przed porodem. Możemy zauważyć w czasie porodu dopiero. Też wygląd czopa śluzowego jest bardzo różny. Tak jak widzimy w czasie cyklu po prostu śluz na majtkach, tak ten czop mniej więcej jest takim intensywną ilością śluzu. On może być też podbarwiony krwią, ponieważ w szyjce macicy są naczynka krwionośne i mogły gdzieś tam któreś leciutko podkrwawić, więc też jeżeli zobaczymy taki kleks lekko czerwonkawy, to nie musimy się martwić. Obserwujemy, czy to nie jest jakieś krwawienie, które się pojawi i że on będzie kontynuowany. Jeżeli to jest jeden kleksik, to prawdopodobnie to jest odejście czopa śluzowego, czyli że nasz organizm przygotowuje się do porodu. Nie wiemy jeszcze do końca kiedy, na pewno niebawem, ten 1-2 tygodnie, ale możemy się cieszyć, że się jakby po prostu nasze ciało dobrze wie, czego potrzebujemy, się przygotowuje i nie potrzebujemy do tego naszej decyzji, tylko decyzji naszego ciała, że już jest czas na poród. Ale tak jak powiedziałam, możemy też tego nie zauważyć w ogóle nigdy w życiu, tego czopa śluzowego i też to nie jest niczym złym. Możemy zauważyć, i to nie jest zazwyczaj nie bezpośrednio przed porodem, ale tak kilka dni wcześniej, wzmożony apetyt. Kiedy nasz organizm już wie, że przed nami duży wysiłek i musimy się tego wysiłku przygotować. Wtedy po prostu wszystko nam smakuje, wszystko byśmy chciały zjeść i po prostu jedzenie nie ma końca. Możemy zauważyć spadek sił i pomyśleć sobie, że już po prostu jesteśmy tak grube i jest tak strasznie, że dlatego.
ale też nasz organizm wymusza przed nami odpoczynek. Bo tak ostatnio na grupie wsparcia rozmawiałyśmy, że dobrze jest myśleć o porodzie trochę tak jak o wyjściu w góry. Musimy być trochę przygotowane. Fajnie by było mieć trochę mięśni, być w miarę rozciągniętym, mieć jakiś tam ekwipunek, ale nie on jest najważniejszy, ale też dzień przed wyjściem na jakiś większy szlak nie idziemy na imprezę, nie idziemy pobiegać, tylko raczej, no nie wiem, robimy lekkie ćwiczenia i zbieramy siły. I tak jest właśnie z tym spadkiem sił przed porodem, że nasz organizm mówi nam, dobra, teraz już odpoczywamy, zbieramy siły, niedługo czeka nasze wyjście w góry. Czy czop śluzowy to coś innego niż tak zwane odejście wód? Tak, już wracam do czopa śluzowego. Czekajcie, kliknę tutaj. Czop śluzowy zakleje nam szyjkę macicy. Natomiast dziecko znajduje się w błonach płodowych i w wodach płodowych. O, i teraz mogę się posłużyć tym zabawnym wełnianą macicą. Mamy macicę. Przykręcę. O, proszę bardzo. Tu jest szyjka macicy, bardzo duża w tym wydaniu. To ten czop śluzowy, pokazać, zakleja nam, tu już dziecko się rodzi, trochę za wcześnie jeszcze. Tu nam zakleja czop śluzowy to miejsce. Ono nie jest takie duże jak, nie jest aż tak duże jak tutaj, a tu nam zakleja. Natomiast dziecko, teraz wyciągamy dziecko, proszę bardzo. Dziecko znajduje się w błonach płodowych i w wodach płodowych. I odejście wód to znaczy, że ta błona pękła i wylewają się wody. To już nie jest mały czop śluzowy, który jest przygotowaniem macicy, tylko to już jest taki sygnał, że już jest konkretnie. Może to być na początku porodu, może być to w trakcie porodu, ale jeżeli odeszły nam wody, to wtedy już musimy się obserwować, jeżeli nie rozpocznie się w ciągu na przykład 12 godzin, powiedzmy, czynność skurczowa, to zgłaszamy się do lekarza. Bo jeżeli odeszły wody, to znaczy, że już nasze dziecko jest niechronione przez błony płodowe, przed tym na przykład wszelkimi bakteriami. I jeżeli będziemy tak długo chodzić, stanowi to pewne niebezpieczeństwo. Więc jeżeli odchodzą nam wody, to przede wszystkim, zaraz powiem jeszcze, jak je rozróżnić, ale przede wszystkim sprawdzamy ich kolor, czy nie jest zielony. Jeżeli są zielone, od razu jedziemy do lekarza. Bo to oznacza jakiś tam stopień niedotlenienia dziecka. Nie mówię, że tu wpadamy w panikę i pędzimy pogotowiem od razu i tutaj żegnamy się z życiem, spokojnie, ale to już wtedy nie siedzimy w domu, nie czekamy na rozkręcenie akcji porodowej, udajemy się do lekarza, żeby sprawdzić, czy u dziecka wszystko jest w porządku i też już wtedy tak się na przykład wywoływać poród sztucznie, jeżeli on się jeszcze nie zaczyna sam. Natomiast jeżeli odeszły wody i nic się na razie nie dzieje, wody są przeźroczyste, to możemy to tak zostawić, pochodzić jeszcze jakiś czas, powywoływać poród różnymi metodami, o których zaraz powiem, dać sobie czas, no ale jeżeli nic się nie rozpocznie, to też udajemy się do lekarza po jakimś czasie. A jak rozróżnić? Można użyć papierka lakmusowego. Możemy w aptece, są też jakieś wkładki specjalne odbarwiające się i tak dalej, ale najprościej jest kupić taki papierek lakmusowy, o którym uczyliśmy się na chemii, zobaczyć, na jaki kolor będzie się odbarwiał. Wszystko będzie w instrukcji obsługi opisane, możemy sprawdzić kolory w internecie, ale chodzi o to, że nasza pochwa ma kolor, ma odczyn lekko kwasowy, czop śluzowy też będzie mniej więcej taki, natomiast wody płodowe już nie, więc zobaczymy różnicę w zabarwieniu papierka. Jeżeli tylko wiecie, bo to jest tak, że pod koniec ciąży i możemy zobaczyć mokre majtki ze względu na to, że odszedł nam czop śluzowy, który zazwyczaj jakby nie jest aż tak intensywny. Może być tak, że po prostu dziecko uciska nam pęcherz i posikujemy po prostu troszeczkę, bo nam uciska od środka, no i nie da się tego wszystkiego utrzymać. A może być tak, że jest to odejście wód. I wracam do tego slajdu. Wzmożony apetyt był, spadek sił był, syndrom wicia gniazda. To jest po prostu coś niesamowitego, ponieważ hormony działające w naszym ciele nagle informują nas, że musimy na przykład uprać jeszcze raz ubranka, upresować coś tam, poprawić kołderkę w łóżeczku dziecka i zrobić dużo takich rzeczy, które są zupełnie nielogiczne, bo już to zrobiłyśmy 3 razy wcześniej i wszystko jest gotowe. I jeżeli poczujecie coś takiego, że nagle musicie na przykład stwierdzacie, że musicie kupić jeszcze jedne pieluszki albo musicie coś poprawić, to jest to sygnał, że niedługo poród.
I jeżeli ktoś teraz myśli, że ma już to dawno, a jest w 20 którymś tygodniu ciąży, to to się może nasilić po prostu. To się nie musicie martwić. No i objawem już takiego rozpoczynającego się porodu, czyli nie tego, że ten poród się zbliża, tylko że on się rozpoczyna, są skurcze. Są to te skurcze, których zauważamy, że nie są przypowiadające, że się nasilają, że nie mijają po spoczynku. I występują regularnie, zmniejszają się między nimi odstępy, no ale to właśnie może być to zmniejszanie bardzo powolne i tak dalej. Nie ustępują przez co najmniej godzinę, nie mijają, gdy zmieniamy pozycję. Czujemy bardziej z góry brzucha. Odczuwamy oczywiście nacisk, bo jakby jeżeli kurczy nam się miejsce na górze, no to przecież to dziecko, wody płodowe, wszystko nam rozpycha brzuch wszędzie, więc czujemy nacisk i jakąś zmianę w całym brzuchu, ale takim miejscem, które naprawdę będziemy czuć, że się kurczy, to jest góra brzucha. Możemy też czuć promieniowanie w plecy. No i na początku skurcze trwają na przykład 15-30 sekund, a później są coraz dłuższe. I na razie na początku, jak te skurcze się pojawiają, nic nie robimy, spędzamy miło czas, nie biegniemy od razu do szpitala, o tym zaraz powiem, a najwięcej to powie Magda już przy omawianiu pierwszego okresu porodu. I przejdziemy jeszcze do tego, zanim porozmawiamy na koniec już w zasadzie o bólu porodowym, o naturalnej indukcji porodu, ponieważ powiedzmy, jesteśmy już w terminie i bardzo byśmy chciały urodzić, a nic na to nie wskazuje. I też bardzo jest obecnie w medycynie tak, że pilnujemy różnych terminów. To też nie jest złe, bo chodzi o to, że łożysko, które dostarcza krew do naszego dziecka, czyli tlen i substancje odżywcze, się starzeje. I tak jak ludzie się starzeją w różnym tempie, bo może być 70-latka, która wiecie, wychodzi na jogging i ma Facebooka i tak dalej, a może być 70-latka, która już jest taką staruszką, tak samo bywa z naszym łożyskiem. Dlatego lekarze pilnują tych terminów i już mówią, że no już trzeba by było wywoływać poród, bo już jest późno, ponieważ nie możemy do końca być pewnym, jak to łożysko sobie radzi. Oceniamy, że u dziecka jest wszystko w porządku, czyli łożysko jest wydolne, ale nie wiemy jak długo. Więc kiedy już nastąpi termin porodu, możemy spróbować troszeczkę ten poród przyspieszyć, pomóc mu wystąpić. A szczególnie to robimy, jeżeli odejdą nam wody. To wtedy już w ogóle staramy się jak najszybciej poród rozkręcić. I co robimy? Przede wszystkim ruch. Intensywniejszy troszeczkę może niż wcześniej. To są spacery. To jest taniec. Taniec jest w ogóle super, ponieważ jeżeli machamy biodrami, to łatwiej dziecko wstawiać do kanału rodnego, czyli schodzi niżej, przekręca się tak jak trzeba, zajmuje dogodną pozycję. Jest też to chodzenie po schodach. Tu gdzieś wyczytałam takie jakieś mądre rady, że dobrze jest to robić w bloku z windą. Jeżeli jakby chodzi o blok, bo jeżeli ktoś chodzi w domu swoim w tam i z powrotem, no to jakby nie, ale jeżeli chodzi o blok, dobrze wybrać blok z windą, bo dużo lepiej jest po prostu schodzić, to nie jest aż tak obciążające, niż wchodzić. Więc na przykład możemy sobie wjeżdżać na 8 piętro, to była taka rada znanej położnej, że to jest najlepsze jakieś takie połączenie. Wjeżdżamy na 8 piętro, schodzimy sobie spokojnie z tego 8 piętra i powtarzamy to maksymalnie 8 razy. I każdy ruch i pomaga dziecku się wstawiać i pobudza macicę do działania. Bo w zasadzie ten poród powinien się rozpocząć samodzielnie. My go trochę zazwyczaj chcemy przyspieszyć, bo już nie mamy siły. I też dlatego, żeby nie zaczynać interwencji medycznych. Ponieważ jeżeli ten poród będzie się opóźniał, no to trafimy do szpitala na wywoływanie porodu. Wywołujemy poród oksytocyną. I z jednej strony to jest super, że mamy taką możliwość, z drugiej strony jest to pewne obciążenie dla organizmu, dlatego że fajnie współpracujemy z naszą własną oksytocyną, którą my produkujemy. Z tą oksytocyną sztuczną bywa gorzej. Dla niektórych kobiet jest wszystko super. Idą, dostają oksytocynę, zaraz się rozkręcają własne skurcze, oksytocyna jest odstawiona albo zmniejszona dawka. Wszystko jest świetnie. U innych jest tak, że te skurcze są na przykład bardzo intensywne, nie przynoszą postępu porodu. Czyli z jednej strony boli mnie i brzuch się kurczy, z drugiej strony szyjka macicy jak była, tak jest, nic się nie zmienia. Więc dobrze jest dbać, żeby samemu jak najwięcej tej oksytocyny dostarczyć, jak najbardziej przygotować się do porodu.
A tu jeszcze mam pytanie, czy jeżeli przy pierwszym porodzie czop odszedł około godziny przed odejściem wód płodowych, pomimo braku skurczów, czy przy drugim porodzie spodziewać się podobnej sytuacji? Trudno powiedzieć, bo to nie jest jakaś taka zasada, że każdy poród jest inny i kto rodzi kilka razy na pewno też oceni, że każdy poród jest zupełnie inny. Z drugiej strony możemy myśleć o tym, że nasza macica w jakiś sposób reaguje na przykład na skurcze, że mamy jakąś tendencję. Ale tu, no niestety, to jest tak, jak ani nie powiem konkretnego terminu, ani też nie mogę powiedzieć, że tego się spodziewamy, a tego nie. Może tak być, ale no jeżeli będzie tak, że odejdzie ci czop śluzowy, to nie musisz się spodziewać, że już za chwilę odejdą wody i jest poród. Dalej o naturalnej indukcji porodu. Tutaj, jeżeli macie mężów, to proszę ich zaprosić bliżej. Tutaj, jeżeli gdzieś są w pobliżu, jak nie, to im przekazać. Bo tutaj jest slajd o tym, że mąż jest bardzo przydatny przy wywoływaniu porodu w dwóch kwestiach. Po pierwsze, jest to stymulacja brodawek sutkowych, która bardzo produkuje nam oksytocynę. Bo w zasadzie wszystko, co mówimy, to albo ma pomóc dziecku wstawić się do kanału rodnego, ułożyć się, być gotowy do porodu, albo produkować oksytocynę. Ewentualnie jeszcze będą metody, które po prostu pobudzają skurcze macicy tak jakby zewnętrznie i zaraz o tym powiem. I stymulacja brodawek sutkowych. Można zrobić to samemu, można zaprosić męża. Ma być to w miarę intensywne, ale nie bolesne. Ma być przyjemnie, ale nie tak, że tylko tam lekkie mizianie, tylko tak, że to jest rzeczywiście odczuwalne. Wtedy na pewno ta oksytocyna będzie produkowana i na pewno nie będzie tak, że zaczniecie masaż i nagle wystąpią skurcze i jedziecie rodzić. Ale tak stopniowo, kilka dni, tam oksytocyna będzie coraz większy, na coraz większym poziomie i rzeczywiście możecie w ten sposób poród przyspieszyć. Może być to też ssanie brodawek sutkowych, jeżeli mąż ma ochotę. Możecie, no, co wymyślicie, to będzie. Każde pobudzanie piersi będzie produkowało nam oksytocynę. I kolejnym naturalnym sposobem indukcji porodu jest randka ze współżyciem, bo o tym jeszcze powiem za chwilkę, ale oksytocyna potrzebuje trzech C. To jest ciepło, cicho i ciemno. I na przykład taka romantyczna, spokojna randka, gdzie jeszcze zjecie coś miłego i która się skończy w łóżku, jest super metodą wywoływania porodu. Po pierwsze, produkujemy bardzo dużo oksytocyny, a po drugie, w nasieniu mężczyzny są prostaglandyny, które wpływają na szyjkę macicy i na przykład tak też się wywołuje poród w szpitalu, na przykład, że idzie się na wywoływanie porodu, czy do lekarza, czy w szpitalu na patologię ciąży, że są podawane prostaglandyny. Możemy zamiast tych sztucznych załatwić sobie takie od męża. I będzie i przyjemniej, i relaks i dla dwojga. No a działa. I to a propos tego, jest jeszcze slajd. Jego za bardzo nie będę może omawiać. Możecie się przyjrzeć i zainspirować, ponieważ to współżycie w 9 miesiącu ciąży, kiedy próbujemy poród wywołać, może już nie być takie proste i oczywiste, jak było wcześniej. Więc to jest slajd z pomysłami, co można zrobić, żeby sobie ułatwić, w jakich pozycjach można współżyć. Myślę, że to każdy no, sam sobie oceni, co jest dla niego najwygodniejsze, najprzyjemniejsze i jak się czuje dobrze. Nie ma jakichś złotych rad, co najbardziej poród wywoła. I tu już są mniej miłe rzeczy, chociaż może nie, na pewno mniej miłe, ale może nie wszystkie są niemiłe. Herbata z liści malin pobudza skurcze macicy. Olej z wiesiołka, który można i przyjmować doustnie, i na przykład przez masaż krocza. Najmniej miłą metodą, której jakby no, można wiedzieć, jak ktoś bardzo chce, można próbować, jest pobudzenie ruchów jelit, ponieważ wtedy pobudzamy tą macicę od środka naszego brzucha. Jeżeli nam jelita pracują, ruszają się, to też przychodzi na macicę. I możemy na przykład wypić 2-3 łyżki oleju rycynowego. Można zrobić lewatywę albo wlewkę odbytniczą i po prostu jakby spowodować u siebie rozwolnienie. Nie jest to przyjemne, nie wiem, czy ja to polecam. Na pewno, jeżeli ktoś bardzo jest zdeterminowany, żeby już urodzić i wszystko, całą resztę zrobił, można próbować. Już cofam slajd, proszę bardzo, można się zapoznawać. A ta randka to w którym momencie? Chyba przed skurczami porodowymi. Tak, to jest, żeby wywołać poród, ale ta randka na początku skurczów porodowych też absolutnie nie jest niewskazana. Bo i będzie sympatycznie i nikt nie powiedział, że na bardzo wczesnym etapie porodu nie możemy współżyć, później już nam się nie będzie chciało i co innego jest w głowie absolutnie, no ale nikt nie mówi, że nie można tak miło spędzić czasu na początku porodu.
Kiedy się zechce, wtedy można. Od kiedy pić herbatę z liści malin i w jakich ilościach? W jakich ilościach nie mam pojęcia, trzeba to znaleźć w internecie, bo jest rad mnóstwa, ale pijemy już, kiedy jesteśmy w terminie. Bo jeżeli bardzo lubimy herbatę z liści malin, to wcześniej, no może po prostu nam wywołać skurcze macicy, i jeżeli to nie jest, nie chcemy tego produ jeszcze, no to raczej nie jest skazana. Też to nie jest tak, że wszelkie zioła nam działają natychmiastowo, że wypijemy szklankę i nagle biegniemy, wiecie, do szpitala rodząc. To nie jest też tak dobrze, ale raczej tak w czasie ciąży nie pijemy tej herbatki. Dopiero kiedy już jesteśmy w terminie, kiedy ewentualne wystąpienie skurczów już jest pożądane. Dobra, myślę, że na ten slajd już się napatrzyłyście. Jak coś, to wszystko jest w internecie. mamotoja.pl. Pozycje seksualne w czasie ciąży. Pije się 4 razy dziennie. O, inaczej nie przynosi efektu. Położna mówiła na szkole rodzenia. Super. Widzicie, tego nie wiedziałam nawet. Wiem, że tak, no zioła to trzeba w konkretnych ilościach, żeby zadziałały. A, i ostatnim jeszcze podpunktem jest masaż brzucha, bo tak jak może któraś z Was jest lub może być zagrożona porodem przedwczesnym, to jedną z rad wtedy jest unikanie miziania brzucha, że tak powiem. Bo wszelkie gładzenie brzucha, stukanie palcami, naciskanie może nam leciutko pobudzać skurcze macicy. Jeżeli jesteście przed terminem, ale nic się złego nie dzieje, to gładźcie się po tym brzuchu i róbcie co chcecie. Ale jeżeli na przykład u kogoś występują skurcze przedwczesne, był u lekarza, dostał leki na podtrzymanie ciąży, to wtedy staramy się jak najmniej prowokować ten brzuch, dotykać go, uciskać. Natomiast jak już jesteśmy w terminie porodu, to jak najbardziej, oczywiście tak w miły sposób, niebolesny, ale ten brzuch możemy stukać, możemy lekko ściskać, tak miło, możemy gładzić, bo to wszystko może nam pobudzić skurcze. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o naturalną indukcję porodu. A jak wygląda sprawa z gorącymi kąpielami, czy chodzeniem na baseny termy? Czytałam, że w początkowym stadium ciąży to jest nawet sposób na pronienie. Ile w tym prawdy? Nie polecane są gorące kąpiele i to po prostu chodzi o to, że gorąca woda rozszerza nam naczynie krwionośne. I jeżeli dopiero nam się to dziecko w naszej macicy zagnieżdża, dopiero tam zaczęło mieszkać, jeszcze łożysko, wszystko nie jest takie do końca sprawne, to rzeczywiście bardzo duże zwiększenie przepływu krwi może wpływać negatywnie. Z tym poronieniem, wiecie, jakby... Zawsze można powiedzieć, że komuś się przydarzyło. Po prostu unikamy, bo tak teoretycznie ma to wpływ. Nie taki zero-jedynkowy, że jeżeli wzięłaś gorącą kąpiel na początku ciąży, to prawie zabiłaś swoje dziecko, ale rzeczywiście jakby unikamy siedzenia w gorącej wodzie. Basen termy, basen jak najbardziej w porządku, no a to ciepło, taka gorąca woda, no to też jakby jeżeli chodzi o zakażenia jest taka raczej niemile widziana. Też wszystko zależy od tego, czy ciąża jest zagrożona, czy nie. Jeżeli coś się dzieje nie tak, to rzeczywiście wszystkie takie rzeczy unikamy. Jeżeli wszystko jest w porządku, no to możemy chodzić. Masaż krocza. Słyszałam, że to też dobry sposób, aby zapobiec rozdarciu podczas porodu. Od kiedy można to praktykować? Nie wiem dokładnie, jak jest polecane. Na pewno już tak, jak się ten termin porodu zbliża, możemy rozpocząć. I na ten temat jest bardzo dużo filmików na YouTube, gdzie ludzie po prostu też pokazują, jak to zrobić, co zastosować, bo może na przykład ten olej rycynowy, mówiłam, zaraz powiem co, będzie tutaj, olej z wisiołka można stosować na przykład, ktoś tam poleci coś zupełnie innego, więc można poszukać i jak najbardziej stosować. Czy zapobiega? Zapobiega. Rzeczywiście jest tak, że zwiększamy po prostu elastyczność naszych tkanek. Jest nam dużo łatwiej wtedy urodzić. A tu mamy nawet prawdziwy taki porządny opis, jak zrobić napar z liści malin. Można się tu Magda napisała. Dziękuję, Magda, bardzo. Od kiedy stosować krem na rozstępy na brzuch? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Można, myślę, że od początku. Te kremy są stworzone dla kobiet w ciąży i nie powinny szkodzić. Przynajmniej tak trzeba zerknąć, co się kupuje, ale powinny być bezpieczne. No i w zasadzie uelastyczniamy skórę na brzuchu. Możemy ją uelastyczniać od początku. Do kiedy? Nie mam pojęcia. Do końca w zasadzie.
No bo wiecie, jakby od kiedy rozciąga nam się skóra, na początku nam się te rozstępy nie zrobią, no ale warto już od początku tą skórę nawilżać, bo w zasadzie to nie jest konieczne, żeby to był krem na rozstępy. Ten temat, który się, potrzebny dokument, listy zaraz będą. Nie jest nam potrzebny krem na rozstępy, jeżeli super dbamy o nawilżenie naszego brzucha, elastyczność skóry, jakimś, nie wiem, olejowaniem, jakimiś takimi kremami, które po prostu lubimy, to też powinno być w porządku. Czy można smarować skórę brzucha aloesem? Myślę, że tak. Aloes raczej nie uczula, dobrze działa. Ja nie widzę przeciwwskazań. Ale tak, ja nie widzę, a można się upewnić jeszcze, na przykład wpisując porady. Ogólnie tak, nie polecam czytania porad w internecie, ale jeżeli chodzi na przykład o to, jak zrobić herbatę z liści malin, to już tutaj ktoś powiedział, czy o jakieś używanie aloesu, to jak najbardziej można poszukać rad. Dobra, i słuchajcie, żeby też nie przedłużyć strasznie, idziemy dalej, bo idziemy do bólu w porodzie. To jest coś, czym się kojarzy często poród i mam nawet na ten temat cytat, który bardzo wydawał mi się taki bardzo ważny. W kulturze, w której żyjemy, poród został sprowadzony do bólu. A przecież urodzenie dziecka to nie to samo, co pójście do dentysty. Rodzi się nowa istota. To jest centralne wydarzenie w życiu kobiety, wydarzenie czysto kobiece. Może być niezwykłym przeżyciem, jeśli poddamy się mądrości ciała, możemy doświadczyć jego wytrzymałości i kreatywności, zespolenia z nim, a tym samym dotrzeć do źródła siły w sobie. I jeżeli chodzi o ten ból porodowy, to też będzie na zajęciach z Magdą, ale on jest nam potrzebny. I do czego jest nam potrzebny, to już mówię. Po pierwsze, ból porodowy pobudza nas do aktywności, bo chcemy, żeby nas nie bolało, więc coś robimy. Jakby nas nie bolało i by poród przebiegał tak, żebyśmy się kładły i czekały, aż wszystko się samo zrobi, to byłoby to po prostu też niebezpieczne i dla nas, i dla dziecka. Bo tak, po pierwsze czujemy na przykład ból z tego, że gdzieś nam uciska główka na jakieś nerwy, na przykład na stawy, i to nas motywuje do tego, żeby wstać, zmienić pozycję, żeby starać się oddychać i rozluźniać. I też ten ból porodowy, tutaj ktoś pytał a propos tych skurczów, to też może być, nie wiem, czy była znieczulona wtedy, czy nie, ale też może być kwestia znieczulenia, bo jeżeli nie jesteśmy znieczulone i ładnie tak współpracujemy z bólem, to super się wydzielają i ta oksytocyna, i endorfiny, które działają przeciwbólowo. O Alesie w ciąży można też dużo poczytać na Mamo to ja. Dziękujemy, Iwona. I teraz przejdziemy jeszcze do tego, do tych hormonów, bo one są bardzo związane z bólem i o nich powiemy bardzo krótko, bo wiem, że to wygląda slajd bardzo medyczny. Mamy tą oksytocynę, o której powiedziałam. Ona jest odpowiedzialna za skurcze macicy, za odruch wypierania przy pełnym rozwarciu, za oddzielenie łożyska później, za obkurczanie macicy, za wypływ mleka z piersi. Też bardzo wpływa na odczuwanie relacji i więzi z dzieckiem. W normalnym życiu jest na przykład, oprócz tego, że to jest taki hormon, który się wydziela przy przytulaniu, buduje nam więź, jest też hormonem odpowiadającym za orgazm, więc jest odpowiedzialny za większość rzeczy przy porodzie. I tutaj jest ważne, żeby było spokojnie, ciemno, cicho, ciepło. No i już jak wydzielić oksytocynę, to już powiedziałyśmy sobie. Mamy też endorfiny. Te endorfiny działają przeciwbólowo. One są jak opiaty, jak naprawdę porządne leki przeciwbólowe, i one, ich ilość tych endorfin wzrasta wraz z bólem. Nie dlatego, że na przykład poród trwa długo, tylko dlatego, że pojawianie się bólu i odchodzenie tego bólu, relaks w międzyczasie i ponowne pojawianie się bólu, wpływa na wydzielanie się oksytocyny i endorfin. Więc ten ból naprawdę jest nam przydatny. Ważne, żeby z nim dobrze pracować. Mamy też adrenalinę, która jest hormonem walki, stresu. Ona motywuje do działania, zbiera siły. I na przykład bardzo ciekawą rzeczą a propos zachwytu własnym ciałem i też takiego niezdziwienia się w czasie porodu jest to, że często jest tak, że w okolicy 7-8 cm następuje taki kryzys, łącznie z tym, że kobieta zaczyna myśleć, że nie jest pewna, czy ona nie umrze za chwilę. Że jakby było w porządku, trochę bolało, już jesteśmy zmęczone, no ale jakby nie jest źle, i pojawiają się w nas myśli o śmierci. To może być bardzo zaskakujące, ale to jest właśnie objaw bardzo nieprzyjemny tego, że nasz organizm się przygotowuje już do
końca porodu, do tego, że za chwilę będzie czas parcia i musimy mieć dużo siły, ponieważ pojawia się w nas dużo hormonu, hormonu adrenaliny, a adrenalina jest hormonem ucieczki. I ona jest związana z tym, że jest jakieś zagrożenie. I kiedy mamy dużo tej adrenaliny, to pojawia się naprawdę, jakby tak oddziałuje naszą psychikę, że zaczynamy myśleć o tym, że nie wiem, czy nie umieram. A co, jeżeli umrę w czasie porodu? Więc takie myślenie też niech was nie przerazi w czasie porodu i, no, trudno to powiedzieć, ale ucieszy, bo to znaczy, że wasz organizm super działa, no i już jest prawie gotowy, już zbiera ostatnie siły na to, żeby ten poród zakończyć. No i mamy też prolaktynę, która jest hormonem odpowiedzialnym za wytwarzanie pokarmu w piersiach. Dobra. I tu jest bardzo ważny slajd. Jeżeli chodzi o to, co też teraz robimy, o tym rozmawianiu o porodzie, o tym, do czego służy szkoła rodzenia, to mamy to się nazywa triada Rida i chodzi o to, że jeżeli nas coś boli, to zaczynamy się bać. Jeżeli się zaczynamy bać, to się napinamy. I to napięcie wpływa na ból, zwiększa. I dlatego mówiłam na przykład tyle o tej relaksacji, o oddychaniu, o tym, żeby ćwiczyć rozluźnianie, ponieważ możemy tą triadę Rida gdzieś przerwać. Na lęk wpływa nam to, że wiemy, co się dzieje. Jeżeli wiemy, że pierwszy okres porodu nie polega na tym, że nasz organizm się rozpada na kawałki, że tam, nie wiem, coś się dzieje strasznego, tylko że mięsień, macica, która jest mięśniem, się kurczy w sposób bolesny, ale się kurczy, później jest przerwa, kiedy odpoczywam, relaksuję się, później znowu się kurczy, później znowu jest przerwa. Jeżeli wiem, że tak to przebiega i że wszystko jest w porządku, to ten lęk się zmniejsza. Kiedy wiem, że na przykład boli mnie w dole brzucha dlatego, że moja szyjka macicy się rozszerza, że przygotowuje miejsce dla mojego dziecka, to nie rozrywa się, nie wiem, nie wybucha bomba w tym brzuchu, tylko wszystko pięknie przebiega i nasz organizm powolutku i nie do końca miły sposób rodzi dziecko, wydaje dziecko na świat, to wtedy ten lęk nam się zmniejsza. Jeżeli oddychamy, jeżeli w czasie skurczu zamiast napinać się będziemy się rozluźniać, to ten ból będzie znacznie mniejszy. I na przykład dobrze sobie wyobrazić, że moment skurczu, że mamy w naszym kroczu kwiat. Kiedy mamy skurcz, to ten kwiat się otwiera. Właśnie o to chodzi, że jeżeli spinamy się, jeżeli jest tak, że dobra, jest skurcz i ja go muszę przeżyć, zaciskam wszystko i w ogóle, to wydłużamy bardzo poród. Bo nasze skurcze mają doprowadzić do tego, że nam się tam wszystko otworzy. Otworzy się na przejście dziecka. Jeżeli my się zaciskamy, to zamykamy, zaciskamy, to ten poród nam się wydłuża i jest znacznie trudniejszy. Więc wszelkie metody relaksacyjne, oddychanie, też jakaś wizualizacja w czasie skurczów jest bardzo istotna. I właśnie mamy o tym, jak zmniejszyć ból podczas porodu i podkreśliłam słowo zmniejszyć, ponieważ ten ból jest bardzo istotny. I bez, tak zupełnie bez bólu, poród byłby w zasadzie niemożliwy. Więc my chcemy ten ból zmniejszyć, go zaakceptować i też nie bać się go aż tak bardzo, ponieważ jeżeli jakby skupimy się też na tym, że to nie jest ból ciągły, że mamy ból, który narasta, jest chwilę szczyt i opada, później mamy przerwę. Wykorzystujemy tą przerwę, relaksujemy się, przygotowujemy się do tego, że znowu taka fala nadejdzie i za chwilę znowu minie. I z każdą falą jesteśmy bliżej spotkania z naszym dzieckiem. Słyszałam, że żeby zgłosić się do szpitala dopiero przy odpowiednim rozwarciu, czyli jakie ono powinno być i w praktyce czy mąż to sprawdza. Wiecie co? Jak mąż jest położnikiem i rozpozna, to może sprawdzać. W rzeczywistości jakby to jest coś, czego my jako położne też się uczymy, żeby rozpoznawać, bo badanie wewnętrzne, bo na tym się wkłada dwa palce do pochwy i jest ciemno, cicho i trzeba mniej więcej ogarnąć, co tam się dzieje. I ile, jak bardzo to czuć, to rozwarcie. Czasami tego naprawdę prawie nie czuć, więc myślę, że mąż może nie być bardzo przydatny, ale jeżeli mąż jest ciekawy, nie wiem, poczyta, zobaczy w internecie jakiś filmik i porządnie umyje ręce i będzie to robił bardzo czystymi rękami, można próbować. Można też spróbować samemu, jeżeli dosięgacie. Co do tego odpowiedniego rozwarcia, jest tak, że pierwszy okres porodu trwa długo. W ogóle jakby pierwszy okres porodu, co jest dziwne, po tym jak oglądamy seriale, jest długi i nudny, bo jest nic się nie dzieje, później skurcz, później nic się nie dzieje, później skurcz.
I mile jest ten czas spędzić w domu, na przykład po prostu w swoim własnym łóżku, czy w swojej własnej kuchni, bo ktoś ma ostatni przypływ, żeby na przykład upiec chleb, bo są takie osoby, że o dobra, teraz za chwilę już będę po porodzie, będę w połogu, wtedy odpoczywam, to jeszcze chleb upiekę dla rodziny. Niektórzy mają takie pomysły, to jest dla nich relaksujące. Więc teraz wiem, że też jest w niektórych szpitalach tak, wiem też, że jesteście z całej Polski, nie mam pojęcia jak jest gdzie, ale że na przykład mąż może wejść na salę porodową dopiero przy jakimś rozwarciu, że już musi być pewne, że ten poród jest i dopiero po jakimś czasie może wejść. Nie mam pojęcia przy jakim, wszędzie jest inaczej. Też jeżeli nie macie położnej, to tak na 100% nie ocenicie, bo nie macie wprawy, na pewno nie ma co się spieszyć. I takim trochę też wyznacznikiem jest to, że jest ciężko. Że jak już między skurczami jest tak, że nie chce nam się gadać, że już nie jest tak, już mi trochę nie obchodzi, czy jestem w domu, czy gdzieś, bo już jakby, już jestem skupiona na porodzie, bo też te endorfiny trochę nas w taki inny świat przynoszą. One są takie jakby, no, narkotyczne to złe słowo, no ale jakby troszeczkę taki inny stan świadomości i kiedy już tak jest nam ciężko rozmawiać w czasie porodu, na początku tego porodu jest nam ciężko rozmawiać, to znaczy, że zazwyczaj to rozwarcie jakieś jest. Ostatnio rozmawiałam właśnie tutaj z Magdą o tym, jak ona udziela porad przez telefon, czy już jechać do szpitala i mówi, że to słychać trochę po głosie, że jak pacjentka mówi, no mam skurcze, się czasem pojawiają, no i wtedy tak troszeczkę jest mi trudniej, no to znaczy, że jeszcze może siedzieć w domu. A jak już się rozmawia i ta rozmowa jest taka trochę jakaś taka nieskładna i są w tej rozmowie przerwy, to już zdecydowanie do szpitala trzeba jechać. W którym momencie przed porodem można zażyć ciepłej kąpieli z lampką czerwonego wina? Z lampką czerwonego wina wcale, bo nie pijemy przed porodem, ponieważ alkohol przenika przez łożysko do dziecka i nam się urodzi dziecko pod wpływem alkoholu, więc to absolutnie odstawiamy. A zażyć ciepłej kąpieli wtedy, kiedy macie ochotę. No, można też rodzić w wodzie i spędzić cały poród w zasadzie w tej wodzie, więc to już jest dowolność wtedy, kiedy macie ochotę. I wracając do slajdu, jak zmniejszyć ból podczas porodu? Mamy oddychanie. Nie będę już go pokazywać, bo już tak długo siedzimy, długo rozmawiamy. Będzie to u Magdy, jest tego mnóstwo w internecie, tego oddychania, ale też chodzi po prostu o to, żebyśmy oddychały i że kiedy jest skurcz, mamy oddychać, a nie się napinać. Bo tak czasem ćwiczymy. Wczoraj właśnie a propos tych ćwiczeń, koleżanka ćwiczy i nasz ten mówi, ale ty oddychaj, ona, zapomniałam. To często tak jest w czasie porodu, że jest skurcz, zaciskamy się i w ogóle nie oddychamy. No tak, nam jest ciężej znieść ból. Ten ból narasta, dziecko jest niedotlenione, musimy się nauczyć w czasie tych skurczy oddychać głęboko, żeby ten, czuć jakby ten oddech się roznosił, to powietrze po całym organizmie. Możemy zastosować wizualizację, czyli wyobrażać sobie na przykład to, że idziemy po górach i jesteśmy coraz bliżej szczytu i może te widoki jeszcze nie są ładne, ja mam tak na przykład schodzenie po Bieszczadach, że denerwuje mnie, że tam tak długo jest las i ja nie widzę żadnych widoków, tylko jest mi ciężko, no ale jak już jestem na szczycie, to już jestem zachwycona. Możemy sobie wyobrażać ten kwiat i kiedy mamy skurcz, to zamiast się zaciskać, wyobrażać sobie, że w naszym kurczu jest kwiat, który się otwiera, bo mniej więcej tak to też działa. Możemy sobie wyobrażać pierwsze spotkanie z dzieckiem, które nastąpi już na przykład, nie wiem, za 2 godziny. 9 miesięcy czekaliśmy, za 2 godziny będzie ten wyczekany moment. Możemy zastosować ciepłą wodę. W szpitalach, no to zależy od szpitala, czasami jest to wanna porodowa, czasami jest to prysznic. W domu to już w ogóle też można sobie wejść do wanny, czy na przykład w czasie porodów domowych są dmuchane takie duże baseny, czy prysznic. Więc woda jest bardzo takim sprzymierzeńcem naszym. Wszelki ruch, zmienianie pozycji, na początku, dopóki możemy, to tańczenie. Jest mnóstwo filmików też na YouTubie, jak kobiety, wiecie, z wielkim brzuchem tańczą w czasie początku porodu, bo to też ten poród przyspiesza, relaksuje, no też miło spędzamy czas. Możemy opowiadać później miłe historie porodowe o tym, jak przez pierwszą godzinę tańczyłam przytulona z mężem. To na pewno dobrze zadziała i na pewno przyspieszy poród. Możemy zastosować ciepłe okłady na kręgosłup, na przykład używać termoforu. W zasadzie na te bolące miejsca, może nie gorące, ale ciepłe okłady. Możemy zastosować masaż. Są różne punkty, które możemy uciskać. Na przykład
czworobok Michelisa, to jest z tyłu nad pośladkami. Niektóre z Was mogą zauważyć, że mają takie dwa wgłębienia, nad każdym pośladkiem jedno. I na przykład uciskanie palcami tych miejsc jest bardzo pomocne często. Niektóre kobiety mówią, że taki przeciwucisk im pomagał, że na przykład kiedy był skurcz, mąż uciskał uda i one czuły skurcz też w udach i jakby ten ból, ten myślenie o skurczu tak się rozkładało. Było im wtedy dużo łatwiej znieść. Możemy wziąć ze sobą na salę porodową czy do porodu w domu, na przykład tu mam jakieś takie rzeczy w stylu taka kulka, która ma ząbki i jeździć tym po plecach, wiecie, tak uciskać. Możemy wziąć tutaj jeszcze kolejny dobrze urodzeni masażer takiego typu do jeżdżenia po plecach, w zasadzie po tym, co będzie Was relaksowało. Może Was najbardziej relaksować masaż stóp. I jak ktoś Wam będzie stopy masował, będzie tak zrelaksowane, że jakby ból brzucha będzie dużo łatwiejszy do zniesienia. A może być też tak, że zaplanujecie sobie masaże i wszystko, a będziecie takie niedotykalne, że nikt nie będzie mógł do Was podejść na jakąś mniejszą odległość i na tym się skończą Wasze plany masażu. Bo tak to jest z tym porodem, że możemy dużo zaplanować, ale cały czas musimy być otwarte na to, że może być różnie. Jest też muzyka, którą możemy słuchać, która pomoże nam w tęczeniu, w ruszaniu się, w relaksie. Możemy sobie przygotować playlistę, którą możemy włączyć, a możemy nie włączać, bo się okaże, Możemy nie włączać, bo się okaże, że mamy dosyć tej muzyki, wcale nie chcemy jej słuchać, jesteśmy skupione na swoim ciele, na odczuciach z ciała, nic innego nas nie obchodzi. Też ciekawą metodą łagodzenia bólu porodowego są, zaraz pokażę, są tensy. To jest taka maszynka, która produkuje impulsy elektryczne, to jest przyskórna stymulacja nerwów. Jest ona bezpieczna, przykleja się takie elektrody do pleców i tutaj sobie panie same regulują, jaką chcą mieć siłę tego prądu. Jest to bezpieczne jak najbardziej. Z jednej strony to wydziela hormony, bo to pomaga, pomaga nam w wydzielaniu hormonów. Może być też tak, że czujemy się dobrze, że możemy coś kontrolować, że jest to takie znieczulenie, na którym my panujemy. Stwierdzam, o, zwiększę sobie siłę, o, zmniejszę sobie siłę i czuję się dużo lepiej z tym, że mam taką możliwość. Takie aparaty często są dostępne w salach porodowych. Teraz rozmawiałam właśnie z koleżanką, powiedziała, że na przykład w czasie pandemii trzeba przyjść z własnymi elektrodami, bo one są jednorazowego użytku, ale aparat jest. Są też do wypożyczenia w szkołach rodzenia. Mi muzyka przeszkadzała w czasie porodu, nawet denerwowało mnie radio położnych. Właśnie o to chodzi. A mogłaś, Iwona, sobie zaplanować, że zrobić całą playlistę, wiecie, muzyki klasycznej i relaksującej, później w czasie porodu najlepiej, żeby była cisza i w ogóle nas to nie obchodzi. Słyszałam, że warto też ściskać dłonie jak grzebienie. Mózg dostaje impuls, że boli w dłoniach. Ja aż tak bardzo nie czuwam skurcz. Analogicznie do tego, co mówiłaś o ściskaniu ud. Wiecie co? Jakby też z tymi skurczami przypowiadającymi. Fajne jest to, że chociaż one nie będą aż tak uciążliwe, żeby sprawdzić na przykład, co nam pomaga, co jest dla nas przyjemne i później tego szukać, żeby nie zaplanujemy wcześniej tak super, robię to i to mi na pewno pomoże. Tak naprawdę dopiero się dowiemy w trakcie porodu, co nam pomaga. Więc można wziąć ze sobą, nie wiem, jakiś taki masażer, można zapytać na sali porodowej, czy wypożyczyć te tensy do elektrostymulacji, która dla niektórych kobiet w ogóle jest nieodczuwalna i nie mówi bez sensu, ale niektórych super ulga. Możemy wziąć na przykład jakieś olejki eteryczne i zastosować aromaterapię, bo się czujemy jak w domu, bo jest nam milej. Możemy na przykład, ostatnio słyszałam, że na przykład jeżeli szpitale są zamknięte na porody domowe i rodzę sama, to wziąć bluzę męża, żeby mi pachniało mężem, to jest dla mnie relaksujące, to wydziela oksytocynę i jest mi dużo łatwiej. I mamy jeszcze farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego. Już się nie będę nad tym jakoś bardzo rozciągle mówić. Mamy znieczulenie zewnątrzoponowe, czyli polega na wstrzyknięciu środka do kręgosłupa. Może być to zastosowane, gdy już jakby poród się rozpoczął i tak są 3-4 cm rozwarcia, ale jeszcze nie ma skurczów partek, tak do 8 cm. I to znieczulenie ma bardzo dużo efektów ubocznych, takich, no możemy na przykład tam po prostu takie popunkcyjne bóle głowy mieć i tak dalej, ale ogólnie chodzi o to, że ten ból jest nam potrzebny. I super jest, jeżeli nauczymy się z tym bólem pracować i go sobie spokojnie znosić, relaksować się w międzyczasie i to znieczulenie nie będzie potrzebne, bo jeżeli my nie odczuwamy skurczy, to gorzej nam się współpracuje z własnym ciałem, jeżeli nas one nie bolą i no, nie motywują nas do tego, żeby się na przykład ruszać i zmienić pozycję.
i też jeżeli my nie odczuwamy tego bólu, to jest zaburzenie wytwarzania hormonów. Ale z drugiej strony, nieraz widziałam na sali porodowej takie przypadki, że panie bardzo źle znosiły ból, bardzo się spinały i podanie znieczulenia sprawiało, że poród bardzo szybko przyspieszał, względu na to, że one w końcu się rozluźniły. Że tak jak każdy skurcz przeżywały na wydechu i zaciśnięciu i w ogóle jakby ta macica nie miała kiedy się rozluźnić, tak znieczulenie po prostu przyszło i uratowało sytuację. Jest lignokaina, ona jest do miejscowego znieczulenia krocza, i też nie zrobiłam, znaczy robiąc prezentację myślałam o Białymstoku, gdzie raczej żaden ze szpitali w Białymstoku nie stosuje gazu rozweselającego, ale jest też taka opcja w wielu szpitalach i ten gaz produkuje nam endorfiny, czyli te hormony, które my sobie też same produkujemy, które działają przeciwbólowo, które nas rozweselają. No a gaz ma takie efekty uboczne, że też powoduje bycie sennym. I często jakby tak to utrudnia, ale ostatnio widziałam to filmik, jak pani w czasie porodu wdycha ten gaz i się tak śmieje i cały brzuch jej podskakuje, więc myślę, że z tych takich farmakologicznych metod to ten gaz, jeżeli jest w szpitalu, to jak najbardziej można o tym pomyśleć. Co prawda poród indukowany, ale znieczulenie rozluźniło mi mięśnie i po znieczuleniu w godzinę urodziłam. Dokładnie. Więc często jest tak, że to znieczulenie pomoże, czyli tak, teoretycznie według mnie przeszkodzi, ale jeżeli my nie radzimy sobie dobrze ze skurczami, to żeby nie zabrzmiało źle, że my sobie nie radzimy. Mamy różny próg bólu, różne mamy doświadczenie w życiu, jeżeli chodzi o ból, różnie jakby nasz organizm reaguje na ból, różnie sobie radzimy i są takie przypadki, myślę dość często, że pomaga nam znieczulenie. Ono właśnie chodzi o to, że jeżeli czujemy, że dajemy radę, że nie jest źle, to nie bierzemy na zapas, bo nie wiem, czy nie będzie gorzej. Ale jeżeli no, poród jest bardzo powolny, nas bardzo boli, już mam bardzo dosyć, tak naprawdę, naprawdę, to można wtedy pomyśleć o tym znieczuleniu, jak najbardziej. Jak często pęka krocze, czy jest to częsty problem, czy lepiej od razu naciąć? Czy jednak bywa tak, że wytrzymuje? Jak najbardziej bywa tak, że wytrzymuje i krocze jest stworzone po to, żeby wytrzymać. Nie mam pojęcia, jak często pęka, bo zazwyczaj jest ona po prostu, jeżeli widzimy, że coś się złego dzieje, to jest nacinane. Bo nie jest tak, że to jest nacinane tak po prostu, tylko kiedy główka napiera na krocze, to krocze bieleje, widać, że jakby odpływa krew i te krocze się powoli rozciąga. I jeżeli na przykład super jesteśmy przygotowane dobrze do drugiego okresu porodu, współpracujemy z położną, która mówi wstrzymaj się na chwilę sparciem, bo krocze się musi powoli przyzwyczaić, przystosować, to jak najbardziej tego nacinania krocza można uniknąć. Też jeżeli mamy tak z natury elastyczne tkanki, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie konieczne cięcie. Jeżeli na przykład stosujemy ten masaż, który ma nam tkanki uelastycznić, to też zmniejszamy ryzyko nacięcia. Trudno mi powiedzieć, jak jest na przykład taka, jak często jest nacinane. Problem polega na tym, że krocze, tak przynajmniej mnie uczono, bo ja widziałam raz w życiu pęknięte krocze i to z takiego porodu ulicznego, że po prostu pani jakby rodziła w domu bez przygotowania, bez jakiegoś takiego przemyślenia tego, tylko po prostu zaczął się poród i ona no, nie zabrała się za wyjazd do szpitala, bo nie wiem w sumie dlaczego. Ale też było zszyte i tam wszystko było w porządku. Chodzi o to, że jest duże ryzyko tego, że krocze pęknie w kierunku odbytu i tam są mięśnie, które no jakby trudno jest mieć uszkodzone mięśnie odbytu, bo te mięśnie są naszymi zwieraczami, które odpowiadają za trzymanie kału. Więc one są cały czas pracujące, one są nam cały czas potrzebne i rekonwalescencja po czymś takim jest bardzo nieprzyjemna i długa. Więc dlatego te krocze jest często naciskane tak profilaktycznie. Ale tak z natury jesteśmy stworzone po to, żeby wytrzymać, więc jakby to nie jest tak, że jesteśmy skazani na cięcie. Też jakby nie traktujmy tego nacięcia jako takiego największej tragedii, bo naprawdę czasami bywa trudno i to jest bolesne, czasami nacięcie jest drobne i naprawdę jakby pomaga w czasie porodu. Czy można uelastycznić krocze jak? Masaż krocza. Już nie będę rozdrabniać, trzeba poszukać sobie filmików w internecie. Tych filmików jest mnóstwo z poleceniami, jak to robić, jak często i czym. Bardzo dużo wiedzy można uzyskać na Instagramie u Marty Lekarz Kobiet. Mnóstwo jest takich źródeł w internecie, na Instagramie czy na YouTubie, gdzie naprawdę są specjaliści. Nie tak, że ktoś opowiada straszne swoje historie, bo potrzebuje się wygadać, tylko naprawdę mówi ktoś, kto się zna.
Ponoć poród w wodzie zmniejsza ryzyko pęknięcia krocza. Nie wiem, myślę, że jest to jak najbardziej możliwe. Ogólnie nie zmniejsza ryzyko pęknięcia krocza to, kiedy drugi okres porodu przebiega tak spokojnie, kiedy kobieta dobrze panuje nad swoim ciałem, no bo na przykład z mojej obserwacji wynika tak, że często ten krocz jest nacinany na przykład w takich momentach, kiedy kobieta w czasie parcia już jest taka wyłączona, co jest też normalne, no i to boli, są skurcze parte i już jest koniec porodu, więc już spieszymy się. Ostatnia prosta i robimy wszystko jak najszybciej i położ na przykład mówi, nie przyjdź teraz poddychaj, dmuchaj świeczki i tak dalej, a kobieta jakby i tak pomimo tego prze, wtedy te krocze nie nadąża z przyzwyczajeniem się i przystosowaniem się do główki, no bo ten moment, kiedy główka jest w kroczu, jest takim nieprzyjemnym rozpieraniem, więc chcemy się jak najszybciej tego momentu pozbyć i to jest też jeden z powodów, kiedy trzeba naciąć krocze. I to też nie jest niczyja wina, bo jakby to nie jest tak, że my nad wszystkim panujemy i to nie jest tak, że ja ze swoją wiedzą byłabym super rodząca, też to nieprawda. Ostatnio mama ginekolog pokazywała wyniki badań, że poród w wodzie nie zmniejsza ryzyka pęknięcia krocza, ponieważ położna ma mniejszą możliwość asekuracji krocza. O proszę, tego nie wiedziałam. Czy poród w wodzie jest możliwy w większości placówek, czy jest popularny? Dla mnie to brzmi jak wybawienie i na pewno chciałabym tego spróbować, bo woda mnie relaksuje. Trzeba sprawdzić w placówce, która jest koło ciebie. W Białymstoku na przykład nie mam miejsca takiego, gdzie, nie wiem jak w szpitalach prywatnych, w państwowych nie ma czegoś takiego jak wanna do porodu, która byłaby na pewno najmilsza, ale jest prysznic. I prysznic jest, myślę, że na każdej sali porodowej, więc gdzie możemy sobie wziąć stołeczek, usiąść pod tym prysznicem, czy na przykład uklęknąć, oprzeć się o stołeczek, włączyć wodę, która też jakby lecąc na plecy czy na brzuch, na co tam potrzebujemy, będzie nas masowała, więc też jak najbardziej to pomaga. Myślę, że taka możliwość jest na każdej sali porodowej, jeżeli chodzi o prysznic. Dobra, więc myślę, że o farmakologicznych wiecie i też jakby wszystko zapisane w internecie. W Białymstoku w Śniadecji jest wanna do porodu w wodzie. Ja nie widziałam jej nigdy, jestem zaskoczona. W Białymstoku Łarciszewskich. O proszę. Wiemy, że na przykład też jest taki problem, jeżeli chodzi o porody w wodzie w szpitalach, że te wannę później trzeba super dezynfekować. Że tam są jakieś takie bardzo wysokie standardy tego, jak bardzo tę wannę trzeba umyć i że jakby to zniechęca szpitale do załatwiania wanny. Tylko trzeba trafić na położne przekonanie takiego porodu. Często jest tak, że położnej najwygodniej i na przykład tak była nauczona i tak chce, żeby na przykład badanie wewnętrzne odbywało się na plecach, bo wtedy my mamy najlepszy, my jako położna mamy najlepszy widok, my wszystko widzimy. Też często namawiamy do tego, może nie często, ale zdarza się jeszcze tak, że namawiamy do tego, żeby poród już skurcze parte odbywało się na plecach, ze względu na to, że wtedy ja mam wszystko na widoku. Mniej to jest komfortowe dla kobiety, jest to według mnie gorszy sposób, no nie gorszy, każdy poród jest dobry, ale jest trudniejszym sposobem porodu, no ale jest to najlepsza widoczność, jeżeli chodzi też na przykład o krocze, więc położą tam i lusterek używają i się nachylają i robią cudawianki, żeby wszystko widzieć i kontrolować. I ten poród w wodzie nie musi się też odbywać tak w wodzie, że rodzę w wannie, może być tak, że sporą część spędzam z wodą lub w wodzie. Dobra, słuchajcie, ale przechodzimy do wyprawki, bo ja już zdecydowanie przekraczam czas zaplanowany i już pewnie połowa zasnęła albo sobie poszła. Słuchajcie, przechodzimy do wyprawki i tak jak Magda się śmiała, że na pewno będą historie afrykańskie, bo spędziłam, dwa razy byłam w Kenii, w Tanzanii, spędziłam tam w sumie 4 miesiące. Trochę robiłam za położną, trochę za wszystko inne co trzeba, czyli pracowałam z dziećmi, prowadziłam rekolekcje. I jako położna nie pracowałam na sali porodowej, głównie już tak po porodzie z mamami i z dziećmi. I chciałam właśnie powiedzieć, zanim wpadniemy w popłoch, że nie mamy jeszcze wyprawki, że one tam za bardzo nic nie mają. I możecie zobaczyć, jakie mam to dziecko w tej chuście zawieszone. Bo co prawda, ułożenie dziecka jest całkiem niezłe, bo rzeczywiście ma podpartą pupkę i nóżki są na boki, ale chusta jest tak przewieszona asymetrycznie. A w ogóle wieszanie chusty polega na tym, że matka się nachyla, zarzuca sobie, że tak powiem, dzieciaka na plecy, to dziecko liczy, że nie spadnie, obwiązuje się chustą i idzie dalej. I naprawdę tam się nic nikomu nie dzieje. I to jest takie zdjęcie, żeby pomyśleć sobie, spoko, naprawdę aż tak łatwo dziecka uszkodzić nie jest, naprawdę aż tylu rzeczy nie potrzebuje. I przechodzimy do wyprawki, którą bardzo szybko opowiem, ze względu na to, że Magda też dostaniecie wiadomości z takim skryptem, gdzie będzie ta lista, ale potraktujcie tę listę tak bardzo jako pomysł, co może się przydać, nie jako must have,
bo każdy z nas jest inny i w zasadzie żyjemy w takich czasach, że jak stwierdzimy, że czegoś potrzebujemy, to możemy zamówić przez internet i za maksymalnie 3 dni będziemy mieli to w domu. Więc też nie musimy się obkładać strasznie rzeczami. Możemy dokupić, dostaniemy pewnie też sporo rzeczy, więc tą wyprawką tak bardzo spokojnie. I co możemy potrzebować? Dużą paczkę pieluszek jednorazowych. Najlepiej zrobić zapas, czemu, po co chodzić wiele razy, na jakieś promocji, czy przez internet, czy coś, zrobić zapas pieluszek i tyle. Jeżeli będą te pieluszki wielorazowe, to około 30 sztuk i oczywiście można mieć ich kilka, żeby sprawdzić, szczególnie jeżeli, znaczy w ogóle nie wiemy, jeszcze nie znamy tego dziecka, nie wiemy, czy wielopieluchowanie będzie dobre dla dziecka, będzie dobre dla nas, bo może być tak, że zupełnie się, na przykład, nie wiem, pierwsze dziecko używałyśmy pieluszek wielokrotnego użytku, a później już z drugim w ogóle absolutnie tylko jednorazowe. Więc tak na spokojnie podchodzić z kupowaniem 30 sztuk pieluszek, po troszeczku. Można kupować też takie rzeczy na przykład na Eliksie, bo to jest spory wydatek, jeżeli kupujemy nowe, a naprawdę są w dobrym stanie sprzedawane. Co jeszcze? 5-7 sztuk bawełnianych pajacyków lub śpioszków. 5-7 sztuk bawełnianych body z długim lub krótkim rękawem. 4 sztuki półśpiochów. 2-3 pary bawełnianych skarpetek bez ściągaczy. 2-3 cienkie bawełniane czepeczki. Czepeczka na odwór to grubość zależy od pory roku. Ile kupicie, to już jest wasza tak naprawdę sprawa, zobaczycie, ile będziecie potrzebować, będziecie sobie dokupować, dziecko będzie rosło. Na pewno trzeba myśleć o tym, czy to będzie wygodne do nakładania, bo najgorsze jest, jak kupujemy coś, co jest śliczne, a później się okazuje, że jest tak niepraktyczne, że na przykład jeżeli dziecko zrobi kupę, to ja muszę całe je, po prostu i ta kupa wypłynie z pieluchy, to muszę wszystko w ogóle ściągać, nie ma tak, że coś jest oddzielne i w ogóle to jest skomplikowane. Albo główka ledwo przechodzi, bo nie ma żadnego rozpinania. Albo sposób zapinania jest taki, że spędzamy nad tym dużo czasu i dziecko się niecierpliwi. Więc tutaj bardzo, bardzo, bardzo myślimy o wygodzie naszej i też o wygodzie dziecka, bo na przykład śliczne są jakieś falbanki, jakieś koroneczki i tak dalej, ale to może obcierać skórę i będzie nam niemiło i będziemy musieli później walczyć z jakimś tam na przykład ślicznego body wykończonego jakimś tam, wiecie, koroneczką i później dziecko ma i twarz podrapaną i rączki, i nóżki, i całe jest podrapane. Więc myślimy głównie o takich rzeczach. Kąpiel i kosmetyki. W zasadzie dużo nie potrzeba. Dzisiaj też tak na grupie wsparcia rozmawiałyśmy, że z kolejnym dzieckiem odkrywamy, że nie potrzebujemy w zasadzie niczego. I mamy tak, ręcznik kąpielowy z kapturkiem. Jak macie bez kapturka, to będzie bez kapturka i też nic nie stanie. Wanienka do kąpieli, najlepiej z odpływem wody w dnie. Przydatna rada. Jeśli potrzebny, to również stojak do wanienki. Myślę, że zazwyczaj nikt nie potrzebuje tego stojaka, ale możecie przemyśleć, gdzie chcecie dziecko kąpać i co wam będzie potrzebne. Miseczka na wodę do szybkiego przemywania noworodka. Nożyczki do obcinania paznokci u niemowląt. Szczotka do włosów z miękkiego włosa. Włosia. Może być termofor. Termometr do kąpieli dla perfekcjonistów, bo możemy też włożyć palec albo łokieć i my też wiemy, czy woda jest w porządku, bo to dziecko nie jest aż tak bardzo wrażliwe na temperaturę. My sobie też nie mierzymy temperatury przed wejściem do wanny, tylko tak umiemy ocenić. Ale jak ktoś na przykład będzie bardziej zrelaksowany, jak zobaczy, że temperatura jest dokładnie tak, jak trzeba, to bierzcie termometr. Mydło natłuszczające, delikatne i bezzapachowe, najlepiej jakimś prostym składzie, na przykład z lanoliną, cztery szpaki. Można też stosować emolienty, które natłuszczają, nawilżają skórę. Oliwka dla niemowląt, maść ochronna lub krem na odparzenia, sterylne gaziki i one są nie do pielęgnacji całego dziecka, ale do pępuszka i do oczu, jakby tam się coś działo. Najlepiej właśnie takimi jałowymi gazikami przymywać. Waciki bawełniane, sól fizjologiczna do czyszczania noska i przymywania oczu. Spirytus do czyszczenia pępuszka i tu mamy radę, że wystarczy 100 ml spirytusu rektyfikowanego, rozcięcza się go przygotowaną wodą w stosunku 2:1. Waciki z bezpiecznymi końcówkami do oczyszczenia uszu. Jak zwiniecie gazik i zrobicie to gazikiem, to też się nic nie stanie oczywiście. Aspirator do noska lub gruszka gumowa do usuwania wydzieliny. Mokre chusteczki, 4 opakowania. Tu jeżeli chodzi o mokre chusteczki, rzeczywiście trzeba bardzo naturalne składy wybierać, ponieważ najczęstszym powodem odparzeń u dzieci na początku jest to, że tak reagują na mokre chusteczki. Jak z olejem kokosowym do pupy? Wszystkie te oleje naturalne są bardzo, bardzo polecane. Mamy sobie chwalą. Wydaje mi się, że teraz jest modniejszy jakiś inny olej, że kokosowy był w zeszłym roku modny, a teraz już mówią, że lepszy jest jakiś
nie pamiętam jaki. Ale to trochę tak jest, że jest moda na coś, później ona się zmieni, bo ktoś stwierdzi, a może zapycha pory i zmienimy na coś innego. Więc to tak wiecie, na spokojnie, to co macie, to co ktoś wam powie, że się sprawdziło, można kupować. Ta lista jakby do was trafi i też nie jest takim, ze słodkich migdałów, dokładnie, to jest teraz najbardziej modny. Czy można używać octanisów do pielęgnacji pępka? Można i też każda położna może wam coś innego polecić. Niektóre mówią, że spirytus jest średni, bo bardzo wysusza i na przykład przenika do krwiobiegu, aczkolwiek nie wiem, jak bardzo zalać trzeba było ten pępek spirytusem, żeby to zaszkodziło dziecku, więc jeżeli tak leciutko przymywamy, to nic się nie stanie. Jak najbardziej się używa też octanisept. Jak często myje się teraz dzidziusia? Słyszałam, że niecodziennie już, bo się zmywa z niego barierę ochronną. Nie myje się już w szpitalu, jeżeli nie ma takiej potrzeby, to chodzi o tą barierę ochronną, że szczególnie po porodzie drogami natury dziecko ma swoją florę bakteryjną na sobie, ona jest super potrzebna i wtedy, jeżeli nie jest tak, że dziecko jest, nie wiem, w jakichś zielonych wodach płodowych, czy jest jakoś w krwi, czy coś takiego, to wtedy zazwyczaj dziecko się w szpitalu nie myje. Później, no to zależy od pory roku, od potrzeby rodziców. Też na przykład będą też zajęcia o pielęgnacji noworodka, ale jedną z metod mycia noworodka jest mycie pod zlewem. I niektórzy na przykład za każdym razem tak myją, że jeżeli dziecko zrobi kubkę i ta pupa wymaga takiego większego umycia, kładą dziecko na przedramieniu, włączają wodę ciepłą na tyle, żeby było dobrze i opłukują dziecko pod zlewem i na przykład robią coś takiego 5 razy dziennie. Bez jakiegoś, wiecie, szorowania czymś w ogóle, tylko tak na przykład tą pupkę przemyć czymś, żeby była czysta. Więc to wszystko zależy od was. Najlepiej tatusiowi mają duże ręce, dokładnie, i nie wyobrażacie sobie, jak ci tatusiowi są dumni i jak się nauczą sami myć swojego synka albo córeczkę. Miałam ostatnio okazję obserwować takiego tatusia, który nie daje już mojej koleżance myć dziecka i przewijać, bo on jest tak zachwycony, że bierze swojego syna i dumnie idzie z nim pod kran, że po prostu no, jeden z piękniejszych widoków, jaki w życiu widziałam, jak on wędruje do tego no, w sumie zlewu w kuchni zazwyczaj z tym dzieckiem, wiecie, z obkupkaną pupą. Dobra, jedziemy dalej. Wyprawka. Dalej, mamy o krmieniu. Poduszka do krmienia piersią. To jest coś bardzo przydatnego. Możemy też zwinąć inne poduszki, jeżeli mamy tak, coś takiego, co będzie tam wygodne do stosowania, tak najbardziej. Ale też obserwuję, że taka poduszka, czy taka, która jest i do spania, i do krmienia piersią, taka, którą łatwo się okręcić, która jest dopasowana do ciała, jest bardzo przydatna. Koszula do krmienia piersią, bystonosz do krmienia piersią. Sen? A, przepraszam, to jest kategoria sen. Gniazdko niemowlęce lub koszyk Mojżesza. Moja przyjaciółka się kiedyś zafiksowała przy pierwszej ciąży, no musi mieć koszyk Mojżesza, bo to jest modne i to wszyscy polecają. W koszyku Mojżesza trzymała zabawki, bo jej syn absolutnie nie tolerował tego. I tak jest z wieloma rzeczami, że tak naprawdę poznacie swoje dziecko i dopiero zobaczycie, czego potrzebuje. Łóżeczko plus materac, rożek do tulania maluszka, kocyk całoroczny, otulacz do spania, śpiworek do spania, prześcieradło do łóżeczka, podkład nieprzemakalny pod prześcieradło, to jest bardzo przydatne. Prześcieradło do gondoli, pieluszki muślinowe, mini pieluszki, no tego wszystkiego jest mnóstwo. To jeszcze chyba będzie dalej. Właśnie tutaj będzie. Niania elektroniczna. Jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje, moi znajomi na przykład dzwonią do siebie na Messengerze, stawiają komórkę tak, żeby widzieć dziecko i wychodzą z pokoju i komórka leży druga w drugim pokoju. Nie kupowali, bardzo mi tym rozśmieszyli, ale tak sobie radzą i jakby nie potrzebują tego często. Wygodna poduszka ciążowa do spania dla kobiet w ciąży. Tak jakoś brzydko zrobiłam prezentację. Na spacer i do domu. Wózek głęboki lub wielofunkcyjny. Też poczytacie w internecie, co jest teraz modne, co jest polecane i myślę, że też dobrym rozwiązaniem jest kupować takie rzeczy używane. No bo zazwyczaj są też w dobrym stanie i można sporo zaoszczędzić, bo te wózki niektóre to są takie bardzo w konkretnej cenie. Fotelik samochodowy odpowiedni dla wieku i wagi dziecka. Otulacz do fotelika samochodowego, śpiworek do wózka, osobny pojemnik na brudną bieliznę. I wiecie, tak jak widzicie, to są takie rzeczy w stylu śpiworek do wózka. No mogę czymkolwiek innym owinąć dziecko w czasie spaceru. Czy to musi być taki specjalny śpiworek do wózka? Jak mam ochotę, jak mam taką potrzebę, jak mam na to pieniądze, tak najbardziej. Jak nie, to mogę zrobić to z czegokolwiek innego i też dziecku nic nie stanie. Termometr do pomiaru temperatury ciała dziecka. To akurat przydatne. I takie no naprawdę konieczne. Proszek do prania przeznaczony dla dzieci, przewijak, chusta lub nosidełko,
To jest teraz bardzo modne i to jest bardzo przydatne. Nie wszystkie dzieci da się nosić w fuście i nosidełku, ale wiele się da i no jest to i ulga dla rodziców, no i łatwiej się nosi, ma się ręce wolne. Nie słyszałam z tymi olejami, czy można króciutko, czy są, czy nie. Oleje. To po prostu jest do natłuszczania skóry dziecka. Tak jak jest oliwka dla niemowląt, tak są różne oleje, tak jak w ogóle jest teraz moda i na olejowanie włosów sobie, i na olejowanie skóry, że nie balsamy, tylko stosujemy jakieś tam oleje. Te oleje są naturalne, bo to jest po prostu olej z czegoś i nie mają dodatkowej chemii, dlatego też są polecane. Działają, natłuszczają. Ja tak na przykład stosując, może wy też macie takie doświadczenie, jak sama stosuję na sobie oleje, to na przykład tylko na niektóre części ciała mi pasuje olej, na inne mi przeszkadza albo w ogóle nie pomaga. Więc to wszystko jest na zasadzie takie, że kupić i sprawdzić, ale kupić na przykład ten olej ze słodkich migdałów, to jeżeli nie będzie pasowało do pielęgnacji skóry dziecka, to będzie pasowało do pielęgnacji waszej skóry na przykład. On też jest, nie powinien uczulać, więc jest bardzo fajny. Czy o to, czy można zamiast pudru, czy coś do pupy? A, czy chodzi o to? Te oleje. Do czego chcemy? Bo on działa naturalnie, on natłuszcza. No i w zasadzie tak, jeżeli pomaga nam na pielęgnację pupy, jak najbardziej. Na przykład jako natłuszczenie dziecka po kąpieli, jeżeli ma suchą skórę, też jak najbardziej. W zasadzie ten olej jest na tyle naturalny, że możemy nim zrobić wszystko. I u siebie możemy zrobić wszystko. Od, wiecie, maseczki na włosy po masaż krocza. Tak samo możemy zrobić u dziecka. I to można się wczytać w jakieś takie porady, co jest obecnie najmodniejsze, bo to co chwilę stwierdzają, że jednak jest inny olej, który jest lepszy, bo coś tam. Jedziemy dalej, słuchajcie, do szpitala. Pakujemy przybory toaletowe i kosmetyki, pakujemy ubranka dla dziecka, jakiś otuler do owinięcia maluszka lub rożek, pieluszki musi nowe, jednorazowe, ręcznik, majtki siatkowe, jednorazowe. Mega ważne jest to, żeby na połóg kupić sobie majtki nie takie fizelinowe, które nie przepuszczają powietrza, tylko takie siatkowe, takie jak kabaretki na nogi. Że to ma być taka siatka, bo w tym najbardziej będzie nasza pupa oddychała, nasze krocze będzie oddychało i będzie wszystko jakby, i będą się bakterie nie produkowały tak, i na przykład nacięcie krocza będzie się lepiej goić, jeżeli by było. Więc siatkowe i takie, żeby nie uciskały brzucha. Duże podpaski poporodowe, podkłady higieniczne. Też często na stronach szpitali jest na przykład napisane, co potrzeba. Na przykład, czy brać pieluszki jednorazowe ze sobą, czy nie. I z mojej strony mogę powiedzieć, że bardzo ważne jest to, żeby tą wyprawkę spakować mądrze. Pewnie zapomnicie, gdzie jest co, ale na przykład popakować w torbę część dla dziecka, część dla siebie, część na poród, część na połóg, nie wiem, kosmetyki jakoś, coś tam jakoś, bo ciężko jest bezpośrednio po porodzie się schylać, grzebać w tych torbach, znajdować różne rzeczy. Więc macie mnóstwo czasu na spakowanie torby, warto przemyśleć, co gdzie położyć i mniej więcej to pamiętać. Puder lub mąka ziemniaczana jest dobra przy odparzeniach, zaczerwieniach, szczególnie jak jest gorąco. Olej to chyba wtedy tylko skleja raczej. Też zależy wszystko od dziecka. I ostatnio ktoś mi mówił, że nie może używać mąki ziemniaczanej, bo dziecko się poci i po prostu robi się taki placek ziemniaczany do usmażenia gotowy. I że po prostu tragedia i żadnych takich sypkich rzeczy nie da rady, bo to dziecko jakby tak bardzo, bardzo jakby źle działa z wszelkimi proszkowymi pudrami i mąkami. Inni mówią, że w ogóle oleje absolutnie nie, bo to nagrzewa i coś tam i skleja i nie działa. Więc wszystko jakby będziecie testować. Na szczęście na przykład jeżeli chodzi o olej czy o mąkę ziemniaczaną, to jest bardzo mały wydatek i to jest coś, co zużyjecie na siebie albo do gotowania później, więc można się zaopatrzyć i jedno i w drugie i poobserwować, co pomaga. No mąkę powinno osuszać, olej raczej natłuszcza. Pomyślcie też na przykład o sobie, kiedy macie, nie wiem, podrażnienie jakieś takie intymne, czy nawet na przykład powiedzmy uda wam się obcierają latem, jak jest gorące, to jest mój problem, no to wtedy też zasypuję czymś, a nie smaruję olejem. Z drugiej strony nie zawsze zasypać by mi było przyjemnie. Dobra, więc tyle o wyprawce i ostatnie slajdy, formalności. Nie będę już wnikała w to bardzo, dostaniecie wszystko w notatce. Ważne jest to, żeby pomyśleć już teraz, jak najszybciej, o tym, kto będzie waszą położą środowiskową. Bo po porodzie warto mieć taki spokój, że wiecie, kto do was przyjdzie, kto wam pomoże, ktoś, kto, na kogo możecie trochę przerzucić odpowiedzialność za posiadanie całej wiedzy, jaką moglibyście mieć.
I możecie, każda z nas jest przypisana do położnej środowiskowej gdzieś, gdzie się zapisała. Zazwyczaj po prostu zapisujemy się do przychodni, podpisujemy kartkę przypisania do lekarza rodzinnego, do pielęgniarki, do położnej środowiskowej. Więc tak naprawdę całe życie mamy położną środowiskową i jeżeli chcemy skorzystać z pomocy tej położnej naszej tej z przychodni, to wtedy warto się zgłosić i ją poznać wcześniej, jeżeli nie ma jakiejś takiej edukacji przedporodowej zaplanowanej, no bo miło jest po prostu widzieć, kto w połogu przyjdzie i z wami pogada, żeby się nie stresować tą wizytą, żeby poczuć, że ta osoba jest dobrze przygotowana, jest fajna i w ogóle jakby chce tą osobę wpuszczać do mojego domu po porodzie. Natomiast możecie też wybrać położną jakąś inną. Czasami jest to, można mieć położną prywatną, ale jest mnóstwo położnych, które pracują na NFZ, na przykład też nie przy przychodni, albo przy innej przychodni, więc zróbcie rozeznanie, to jest jedna z ważniejszych rzeczy do zrobienia tak pod koniec ciąży, żeby sobie wybrać położną i ją poznać. Bo ja też, jak pracowałam jako położna środowiskowa, lubiłam bardzo znać moje pacjentki, które zazwyczaj się nie zgłaszały w ciąży i ich nie znałam. Ale też myślę, że no naprawdę to jest komfortowe wiedzieć, że przychodzi do mnie na przykład, nie wiem, powiedzmy Magda. Ja wiem, że Magda jest fajna, rozmawiałam z Magdą przed porodem, cieszę się, że przyjdzie, nie mogę się doczekać jej wizyty, a nie się stresuję, co ona powie, że mam nieposprzątane albo coś tam. I kiedy idziemy do porodu, spisujemy sobie wszystkie ważne rzeczy na kartce. Spisujemy sobie adres przychodni, w której będzie zapisane dziecko. Spisujemy sobie położną, jeżeli to nie jest z naszej przychodni, bo to trzeba będzie podać, a już po porodzie, ale my wtedy nie mamy siły i ochoty i szukania, do szukania tego, gdzie jak ta moja przychodnia, jaki to adres. Więc lepiej mieć wszystko zapisane. Też jeżeli chodzi o, może nie wyprawkę, ale warto się przygotować do połogu i do bycia po porodzie w ten sposób, żeby zrobić sobie listę przydatnych telefonów. Do położnej, do przychodni, nie wiem, tam gdzie bioderka można zbadać, do jakichś polecanych specjalistów, gdyby byli potrzebni, do fizjoterapeutki uroginekologicznej, bo ona jest super i po cięciu, i po nacięciu krocza, i po porodzie fizjologicznym, żeby zraz chociaż taką panią odwiedzić, ocenić, jak tam nasze mięśnie działają i czy możemy jakoś na przykład poćwiczyć, żeby sobie pomóc. Żeby mieć taką listę pod nosem i takim być spokojniejszym, że gdyby działo się coś, na co nie będę wiedziała, co zrobić, to tu mam telefon, dzwonię i jest po problemie. I też te podstawowe jakieś dane, żeby mieć w szpitalu na wierzchu, bo one będą potrzebne. No i musimy tak, zgłosić dziecko do przychodni i to robi szpital, tylko musimy ten szpital poinformować, gdzie mamy przychodnię i gdzie mamy położną. Trzeba zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego, tutaj wszystkie dane będą. Trzeba odebrać żonę i dziecka ze szpitala i odebrać wypis, żeby nie w jakimś ferworze radości zabrać żonę i dziecko bez wypisu, bo ten wypis będzie nam potrzebny. Chociaż teraz jakiś koronawirus i nie ma tak, że sobie wszyscy wchodzą i zwiedzają i zazwyczaj te odwiedziny są ograniczone, to trudniej jest zapomnieć o czymś, bo wszyscy pilnują bardziej osób wychodzących. Trzeba się umówić z położną, ale ta położna dostaje informację ze szpitala, że narodziło się dziecko, które będzie pod jej opieką i sama dzwoni, chyba że macie już własną położną, się inaczej dogadacie. Trzeba odebrać dokumenty od ginekologa lub położnej, od tej osoby, która prowadziła ciążę, odebrać należności od ubezpieczyciela, jeżeli mamy jakieś dodatkowe prywatne ubezpieczenie. Trzeba dodać dziecko do ubezpieczenia jednego z rodziców. Trzeba o tym pamiętać, bo moi rodzice kiedyś zapomnieli. Jak miałam chyba 16 lat, to odkryłam, że nie mogę się zaszczepić, bo jestem nieubezpieczona od 2 lat. I po prostu byłam w szoku, bo rodzice, mama była, mnie wpisała, zmieniła pracę i zapomniała podać, że ma dziecko. Więc pamiętajcie o tym. Trzeba załatwić becikowe. Trzeba załatwić macierzyński. Można załatwić też oczywiście 500+, to na przykład się robi online i potrzebny jest tylko PESEL dziecka. Więc tą listę, nie wiem kiedy, ale myślę, że dość szybko Magda mailowo wyślę. W zasadzie notatka z całej prezentacji. Notatka z całej prezentacji będzie wysłana. I czy są jeszcze jakieś pytania, bo siedzimy już naprawdę niesamowicie długo, jestem w szoku. Myślałam, że będzie bardzo krótko, a tu już rozmawiamy, rozmawiamy. Więc jeszcze jest tak minuta na jakieś pytania. I jak nie będzie, to będę wam życzyła miłej końcówki ciąży. O, ktoś pisze. Miłej końcówki ciąży, miłego porodu. Jeśli mam od 20 tygodnia, mam problem z wysokim ciśnieniem tętniczym, przez które zmniejsza się przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, to czy ruch, ćwiczenia są wskazane? Najlepiej jest porozmawiać z lekarzem i ćwiczyć takie rzeczy,
w stylu na pewno rozciąganie, w stylu oddychanie, bo to już jakby to ma ogromny wpływ w czasie porodu. Na pewno spacery, takie rzeczy, które nie są bardzo obciążające. Na przykład z jakimś takim szybszym spacerem, czy z pływaniem intensywniejszym, bym się zastanowiła i o to najlepiej zapytać lekarza po prostu. Jak w Twoim konkretnym przypadku jest. Bo też nie możemy przesadzać z tym wysiłkiem. On nie może być za intensywny, no ale chodzenie, na przykład spacerowanie, nam pomaga w krążeniu. Zwiększa nam przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. A to, co nam zmniejsza, to jest siedzenie w miejscu. Więc na pewno takie jakiś tam wysiłek bardzo pomoże, tylko żeby on był delikatny. Dobra, czy jeszcze jakieś pytania? Nikt nie pisze. To słuchajcie, jakoś długo wyszło. Bardzo mi się miło z Wami spędziło czas, chociaż Was nie widzę, ale niektórych znam, którzy pisali, więc jakoś mi tak milej wiedzieć, kto jest po drugiej stronie ekranu. Życzę Wam miłej końcówki ciąży, czy drugiej połowy ciąży. Życzę Wam pięknego porodu. Bycie też dumnym z siebie. Niezależnie od tego, czy jak się skończy wszystko, to możecie być z siebie dumne zawsze. Zawsze, że jesteście wspaniałymi mamami. Bo jestem tego pewna, w zasadzie każda z nas jest super mamą. Tylko musimy w to wierzyć, bo według jakichś ocen zewnętrznych to często ocenić, a też jest dużo takich rzeczy i w ciąży, i w porodzie, które są niezależne od nas, a później sobie myślimy, to moja wina, mogłam być lepiej przygotowana. Ale nie mogłaś być lepiej, jesteście super przygotowane. Wy siedziałyście 2 godziny na tym, więc jesteście super przygotowane i super wkładacie serce w to wszystko. Więc ja jeszcze raz Was wszystkim serdecznie dziękuję, pozdrawiam.